Nauka na żywo. Dobry wieczór Państwu. Witamy na kolejnym czwartkowym wykładzie na kanale Kopernikus. Jest dzisiaj z nami Profesor Mateusz Schohol, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, zatrudniony w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych UJ. I Mateusz, dzisiaj, pewnie większość z Państwa, którzy nas oglądają, Mateusz, jesteś znany. Jesteś pewnie też znany wielu widzom, wielu słuchaczom Koperników z koleż, bo tych Twoich wykładów jest tam mnóstwo. Oj. A dzisiaj Mateusz opowie o tym, na czym się pewnie zna najlepiej, czyli na Poznaniu matematycznym opowie o nowych badaniach, nowych doniesieniach naukowych na temat przetwarzania liczb w pojedynczych neuronach. Bardzo Państwa na ten wykład zapraszam. Dziękuję za zaproszenie, jak zwykle bardzo mi miło, będę miał przyjemność Państwu opowiedzieć coś, na czym, no, co mnie przynajmniej interesuje. I tak jak Łukasz powiedział, chciałbym opowiedzieć Państwu o pewnych nowych badaniach, badaniach, które już się ukazały, ale oficjalnie, no, jak Państwo zobaczą na jednym z slajdów, ich data, ich ukazania się to będzie nawet za kilka dni, także, także o czymś świeżym. No ale oczywiście, żeby o tym opowiedzieć, no to trzeba przedstawić cały szerszy kontekst. No dobra, proszę Państwa, do dzieła. Dawno, dość dawno, jeszcze w latach 50., Tobias Dancik zaproponował taki termin the number sense zmysłu numerycznego. Ten termin no, prawdę powiedziawszy przeleżał trochę no, w historii nauki i został wyciągnięty w późnych latach 90 przez Stanislasa Deana, neuronaukowca poznawczego i badacza poznania matematycznego i Dean stwierdził, że jest w nas coś co można określić jako intuicję liczby. Jest w nas coś, co sprawia, że rozumiemy liczebność, że rozumiemy, że czegoś jest więcej, że czegoś jest mniej. Że rozumiemy, że zbiór dwuelementowy różni się od y, trójelementowego, że y, no, jest to niezależne od y, naszego zmysłu. To znaczy, że y, rozumiemy, czym jest dwa, niezależnie od tego, czy y, chodzi o dwa obiekty postrzegane wzrokowo, y, czy dwa kolejno następujące y, po sobie dźwięki. Idean y, spekulował, że E, właśnie ten zmysł liczby, zmysł numeryczny, że ten number sense jest naszą taką podstawą biopsychologiczną, podstawą, na której nadbudowaliśmy e, całą e, matematykę. Idea tutaj jest taka. To nie jest tak, że matematyka to jest wynalazek kulturowy, który jest całkowicie arbitralny. Oczywiście w tej koncepcji matematyka jest dziełem człowieka, dziełem no, ewolucji kulturowej, e, wysiłków wielu, wielu e, pokoleń e, badawczych od bardzo dawna, natomiast to nie jest tak, że ona jest rozwijana w próżni, że to jest jakaś arbitralna konwencja u źródeł. E, właśnie matematyki e, leżą jakieś biopsychologiczne podstawy, które są wspólne wszystkim ludziom, to znaczy są uniwersalne kulturowo. Zaobserwujemy je badając no, ludzi w różnych zakątkach kuli ziemskiej. Co więcej, że te podstawy nie ujawniają się w wieku dorosłym, ale są. Wczesne ontogenetycznie, to znaczy możemy je zaobserwować u bardzo małych dzieciaków, bardzo małych, mam tu na myśli nawet kilkugodzinnych, kilka, kilka godzin po urodzeniu. Takie badania rzeczywiście przeprowadzano. I co ważne i co ciekawe, ten zmysł numeryczny ma długi rodowód ewolucyjny, o czym świadczyć ma to, że pewne, no. Przejawy intuicji liczebności są obserwowane u zwierząt innych niż człowiek. No i jakie są przejawy? Czym jest ten zmysł numeryczny? No, nie byłbym sobą, gdybym nie, nie, na początku nie zastrzegł się, że. To pojęcie zmysłu liczby, o ile bardzo ładnie brzmi, to jest wyjątkowo nieprecyzyjne, ponieważ różni badacze z zakresu poznania matematycznego no, różnie definiują ten zmysł liczby. Niektórzy ograniczają go tylko i wyłącznie do porównywania wielkości zbiorów, żeby wskazać, który jest większy, który jest mniejszy. Inni badacze rozciągają go także na elementarną, symboliczną matematykę, a więc nie czy jest więcej w zbiorze dwu czy trzykropkowym, ale też kiedy mamy do czynienia z zapisem arabskim. Są też tacy, którzy mówią, że zmysł numeryczny, i to jest najbardziej kontrowersyjne wśród badaczy, że zmysł numeryczny daje nam nie tylko intuicję liczebności, czyli liczby kardynalnej, mówiąc bardziej fachowo, ale daje nam też intuicję arytmetyki. To znaczy umożliwia nam pewną przedsymboliczną, przedszkolną, to znaczy nie wymagającą żadnego uczenia się arytmetykę. No i pytanie, czy coś takiego rzeczywiście istnieje, czy coś takiego można zaobserwować, e, czy coś takiego można zaobserwować też na poziomie mózgu. E, no, jakie są wczesne badania, e, które ugruntowały to, że coś takiego jak zmysł numeryczny u dzieciaków istnieje. No, gdybyśmy się cofnęli trochę no, o kilka dekad, ładnych kilka dekad, w dziejach psychologii rozwojowej, no to pojawiłoby się nazw nazwisko Jeana Pirze, który to Jan Pirze twierdził, że intuicja stałości liczby czy w ogóle intuicja liczby możemy to uprościć no to jest wynalazek stosunkowo późny w ontogenezie no, że dziecko w toku w ciągu kilku lat pierwszych lat rozwoju swojego wyrabia sobie taką intuicję liczby no i no mówiąc krótko staje się to jakimś pełnoprawnym wynalazkiem który jest efektem no, mozolnego uczenia się które no, odbywa się w takich sensoryczno-motorycznych interakcjach ze światem to znaczy Doświadczając świata, dziecko uczy się pojęcia liczby. Natomiast w latach 80., no, ten koncept piażeta, zgodnie z którym my się liczebności musimy uczyć, przez ładnych kilka lat, zostało zakwestionowane i u niemowląt Starki i Cooper zaobserwowali taką ciekawą prawidłowość. Oni wykorzystali coś, co się nazywa paradygmatem habituacji w psychologii rozwojowej. Brzmi trudno, ale w rzeczywistości jest to dość prosta metoda. Otóż tutaj no, taką bramą do umysłu dziecka, no, trochę tak, jak się mówi, że oczy są zwierciadłem duszy, tak tutaj długość spoglądania na bodziec jest przejawem. Tego jest przejawem tego, że dziecko aktywnie przetwarza ten bodziec, no a wtedy, kiedy, kiedy zaczyna odwracać od niego uwagę, no mówi się, że się rozproszyło, czy wręcz, że się znudziło. I co robili Starki i Cooper? Otóż pokazywali oni takim Bobasom dwie kropki. Te dwie kropki. E, takie To były plansze, to nawet nie były slajdy, no bo to były czasy, że tak powiem, psychologii bardziej analogowej. Pokazywali tym dzieciakom slajdy, e, no i dzieciak patrzył. E, patrzył z zainteresowaniem na te dwie kropki. Następnie zamiast tych dwóch kropek e, oryginalnych prezentowali te same kropki, ale w pewnym rozsunięciu, i okazało się, że, że dziecko dalej, okazało się, że dziecko wykazywało pewne znudzenie. Potem zastępowano je większymi kropkami. I reakcja była podobna. Tłumaczono to w taki sposób, że niezależnie od tego, czy te kropki są rozsunięte, czy są bliżej siebie, czy są duże, czy są małe, no ten bobas utrzymuje w swoim umyśle, fachowo mówiąc, reprezentację zbioru dwuobiektowego. I co się następnie stało? Te dzieciaki były znudzone, co widać było no, w ich... Spoglądaniu na te bodźce, kiedy pokazano im trzy kropki, one momentalnie odzyskały zainteresowanie i zaczęły aktywnie zaczęły aktywnie. Przetwarzać właśnie ten bodziec. No i znowu powtórzono tą procedurę, mianowicie rozsuwano te kropki, zwiększano, zmniejszano. No i to, czy jak, jak, pokazywano, jak pokazywano ten zbiór, no, no, nie, zmieniało, nie zmieniało zainteresowania dzieci. Natomiast jeśli zmieniono liczebność w tym zbiorze, niewielkim zbiorze, no to wówczas dzieci odzyskiwały znowu swoje zainteresowanie. A więc jest to dowód, Oczywiście nie jest to dowód, że dzieci mają jakąś bardzo abstrakcyjną reprezentację liczby, ale że potrafią oderwać liczebność. Od innych parametrów bodźca, takich jak na przykład wielkość kropki czy rozstaw między tymi kropkami. No, znowu nie byłbym sobą, gdybym, e, gdybym nie powiedział, że we współczesnych badaniach no, e, jest bardzo duża trudność przygotowywania takich zbiorów, e, takich bodźców eksperymentalnych, w których możemy mieć pełną kontrolę nad tym, właśnie na ile osoba badana, i to dotyczy także osób dorosłych, rozróżnia. Liczebność, a więc ten parametr, który no, mnie, badacza poznania matematycznego, interesuje, od innych e, parametrów, takich jak na przykład wielkość. Niemniej za, zaczynało się okazać, że to nie jest tak, że radzenia sobie z liczebnością my musimy się uczyć przez e, wiele lat. Jeszcze jedno e, podobne, ale bardziej zaawansowane i nowsze badanie autorstwa Weronik Izard i jej. Współpracowniczek. No tutaj badano naprawdę małe dzieciaki, od 7 godzin po urodzeniu do 4 dni po urodzeniu, i tutaj okazało się, że w tym badaniu, że dzieci mają reprezentację równoliczności bodźców rejestrowanych przy pomocy różnych zmysłów to znaczy zmysłu wzroku i zmysłu słuchu. No, i jak to działało? E, tym noworodkom, takim no bardzo noworodkom, jeśli mogę tak powiedzieć, prezentowano e, takie dźwiękowe serie, złożone z pewnej liczby sylab o rózm, różnej e, wysokości i okresie, czasie trwania. E, po upływie dwóch minut na ekranie, prezentowano bodziec wzrokowy w postaci jakiejś liczby e, obiektów, takich jak tutaj Państwo widzicie. One były no, dostosowane, że tak powiem, do zdolności percepcyjnych e, zwierząt, znaczy e, do zdolności percepcyjnych e, Dzieci. I teraz, co istotne, ta liczba obiektów wzrokowych mogła być spójna albo z liczbą sylab, którą zaprezentowano wcześniej słuchowo, albo niespójna. I co się okazało? Że dzieci spoglądały dłużej na slajdy, na których liczba przedmiotów odpowiadała liczbie słyszanych. Sylab. A więc to wskazuje, że dzieci, rozumie, że dzieci rozumieją coś takiego jak liczebność. Rozumieją coś takiego jak liczebność i co jest ważne, to rozumienie liczebności ma już pewne znamiona abstrakcyjności. Dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, no, że mamy przecież dwa zmysły. No, że w abstrakcyjności chodzi o to, żeby wiedzieć, że cztery to jest coś, cztery czegoś, niezależnie od tego, czy to widzimy, czy słyszymy. Ale jest też drugi powód. No, kiedy mamy bodziec wzrokowy, taki jak Państwo tutaj widzicie, e, na przykład cztery trójkąciki, no to w mgnieniu oka Państwo wiecie, że tych trójkącików jest cztery, nie musicie Państwo wodzić po nich wzrokiem, nie musicie ich liczyć. Co więcej, e, no, ten brak konieczności liczenia ma swoją nazwę w badaniach nad poznaniem numerytycznym. Numerycznym, on nazywa się subitacją. E, natomiast jeśli mamy do czynienia z bodźcami słuchowymi, no to percepcja słuchowa działa bardziej sekwencyjnie. Jak widzicie Państwo, ciągi sylab, takie jak tu, 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 tak jak tutaj Państwu e, zaprezentowałem, no to przecież jedna sylaba przychodzi po drugiej. No i dzieci potrafiły wychwycić. E, Wychwycić odpowiedniość między bodźcami, które są prezentowane z jednej strony sekwencyjnie dla dźwięków, z drugiej strony naraz, czyli na, dla obrazów. A więc ze, z, z liczbami, z liczebnością, e, pomimo pewnych zastrzeżeń metodologicznych, już od małego sobie radzimy. E, I co jest ważniejsze, co jest ciekawsze jeszcze, że to nasze radzenie sobie z liczebnościami nosi pewne znamiona abstrakcyjności. No nie chcę absolutnie powiedzieć, że dzieciaki rozumieją abstrakcyjną matematykę. No, oczywiście, że tak nie jest. Do tego, żeby no, zrozumieć piękno abstrakcji świata matematyki, trzeba wielu lat studiów. Natomiast no, coś w naszej naturze jest takiego, co wprowadza nas w ten e, świat abstrakcji już e, od matematyki małego dziecka. E, jeszcze jeden e, ciekawy wynik e, autorstwa e, Karen Win, e, który to wynik świadczy, że ten nasz zmysł numeryczny e, nie służy tylko do opanowywania liczebności, które są dane statycznie. To znaczy określenia e, jaka jest wielkość niewielkiego zbioru albo w innych wypadkach, które zobaczymy też za chwilę, to żeby stwierdzić który zbiór jest większy, e, który zbiór jest mniejszy. Karen Wyn zastosowała taki paradygmat, tak zwany paradygmat naruszonych oczekiwań. To jest jeden z takich równie słynnych jak paradygmat habituacji, z którym mieliśmy do czynienia przed chwilą. Paradygmatów, czy takich setupów badawczych stosowanych w badaniach, badaniach dzieci, także badaniach na zwierzętach. Idea tutaj jest bardzo prosta. Mamy pewną kukiełkę. Mamy pewną kukiełkę. Wyobraźmy sobie, że ta kukiełka, którą dziecko widzi, zostaje zasłoniona. Następnie widać, dziecko widzi, że za tą zasłonę wprowadzana jest druga taka kukiełka czy pacynka. I teraz, co się stanie, jeśli ta zasłona zostanie odsłoniona? jeśli dziecko zobaczy tam dwie kukiełki, no to wówczas nie będzie przejawiać, nie będzie przejawiać zdziwienia, mówiąc krótko, bo... Oczekuje, że skoro widziało jedną kukiełkę, zasłonę i wrzucenie tam drugiej kukiełki, wpuszczenie drugiej kukiełki, no to będą tam dwie. Czyli liczebność, mówiąc krótko, e, powinna być zgodna z oczekiwaniami. Natomiast okazało się, że, dzieci że dzieciaki, to było obserwowane behawioralnie, e, przejawiają zaskoczenie, jeśli tam, gdzie powinny być dwie kukiełki, były była jedna kukiełka. No, takie to badanie oczywiście znowu jest bardzo proste i tutaj istnieje wiele ścieżek, istnieje wiele ścieżek interpretacyjnych tego, natomiast jedna z nich, na którą często powołują się badacze poznania matematycznego, jest taka, że mamy pewien zmysł dodawania i odejmowania, który jest jeszcze przedsymboliczny. On nie odnosi się do symboli, no bo proszę Państwa, cały czas mówimy o w wielkościach niesymbolicznych. Absolutnie przez wszystko, co chcę powiedzieć, nie chcę powiedzieć, że dzieciaki rozumieją dwa zapisane po arabsku czy po rzymsku i potrafią podstawić pod to e, na przykład to, że to może odnosić się do dwóch jabłek. Nie jest tak absolutnie. E, zapisu. Cyfrowego zapisu symbolicznego musimy się nauczyć, i no, nie znam żadnego badacza, który z jakimś przekonaniem mówiłby, albo nawet bez przekonania, że to jest wrodzone. Wrodzone mają być fundamenty matematyki niesymbolicznej. Proszę Państwa, Istnieją, pewne, istnieją, też pewne, istnieją też pewne cała linia badań, która wskazuje na to, że ten zmysł numeryczny miałby być powszechny u dzieciaków w całym świecie. On, nie, nie, mówiąc krótko, nie jest charakterystyczny tylko dla kultury zachodniej. Istnieje w ogóle też taka dyskusja na temat tego, na ile ten zmysł numeryczny jest zgodny, czy na ile jest osadzony w języku. Szereg badaczy, takich jak Brian Butterworth, bardzo mocno broni tezy, że zmysł numeryczny nie ma nic wspólnego z językiem. Przy urodzeniu oczywiście język może modyfikować nasze reprezentacje numeryczne, no i w rzeczywistości, kiedy uczymy się języka, no, nasze poznanie numeryczne staje się bardziej abstrakcyjne. Natomiast istnieją dowody międzykulturowe, które wskazują, że niezależnie, to już nie są dowody, nie są już to badania na noworodkach, ale na dzieciakach w wieku powiedzmy szkolnym, z różnych kultur zamieszkujących no, ziemię australijską. Tutaj badano dzieci z Melbourne oraz dzieci z dwóch plemion rdzennych w badaniu Butterwortha i współpracowników. I co się okazywało, że niezależnie od tego, jakim zakresem liczebników dana kultura operuje, no, czy to jest pełny zakres liczebników, od 1 do 10, i tak dalej, czy znacznie mniejszym zakresem liczebników, pojedynczy, podwójny, albo większy niż podwójny, całkiem mało, albo po prostu pojedynczy, podwójny, 3 i wiele, to dzieci całkiem podobnie radziły sobie w zadaniach, które wymagają takich prostych kompetencji matematycznych, takich jak dzielenie ciasta, dzielenie tortu, takich jak określanie, określanie gdzie jest więcej. Gdzie jest mniej? E, mówiąc krótko. Jest to kolejny dowód na to, że tam, gdzie nie potrzebujemy symboli, no, dysponujemy pewnym zmysłem numerycznym, który jest niezależny od języka. No, o tej niezależności zmysłu numerycznego od języka, a zarazem o tym, że ten zmysł nie jest tylko czymś charakterystycznym dla dzieci czy dla ludzi w ogóle, niezależnie od szerokości geograficznej, ale jest czymś jeszcze szerszym, o tym świadczą liczne badania. Przeprowadzone na zwierzętach. Wiele badań przeprowadzonych na ludzkich dzieciach wykazało, że dzieci całkiem dobrze radzą sobie ze wskazywaniem, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej elementów. I robią to już naprawdę od małego. No, można by się zatem spodziewać, że jeśli gdzieś w świecie e, zwierząt innych niż człowiek zaobserwujemy podobny e, trend, podobne zachowanie, no to w, u naszych najbliższych e, krewnych, czyli no mówiąc krótko, u małp. I tutaj znowu. E, bardzo szeroka linia, bardzo licznych badań wskazywały, że ten aspekt zmysłu liczby, mianowicie wskazywanie, który z dwóch zbiorów jest większy, no, jest rozpowszechniony u małp innych niż człowiek. I co ważne, co ciekawe, to działa nie tylko na tak oczywistych przykładach jak te, które tutaj Państwu pokazałem, gdzie na przykład w rysunku A ewidentnie widać, że tych obiektów jest więcej, ale małpy nie dają się zwieść, nie dają się oszukać, bo możemy sobie wyobrazić, możemy sobie wyobrazić, że no, mamy zbiór przedmiotów, których jest więcej w sensie liczebności, ale ułożone są tak, żeby wypełniać no, większe pole percepcyjne, że wydaje się, że ich jest więcej. Małpy nie dają się oszukać, i w, takich, i w takich warunkach i tak potrafią oddzielić liczebność od innych parametrów no, tego pola wzrokowego takich jak rozstaw pomiędzy klockami, ich ułożenie, kształt, pewien wzorzec kanoniczny i szereg innych. No. Nie jest to zbyt zaskakujące, ponieważ człowiek też jest małpo, więc u naszych krewnych to obserwujemy. No ale e, to nie jest tak, że jest to, że ta zdolność jest charakterystyczna tylko dla człowiekokształtnych. Badania pokazały, że trzeba iść jeszcze szerzej e, i badania na, i przede wszystkim badania na, e, badania na e, kotach, e, podobnie badania na psach również, wykazały, że e, że czworonogi potrafią e, świetnie określać wizualnie, gdzie jest więcej, gdzie jest mniej. Na przykład w takim układzie, jak widzicie Państwo tutaj u góry, w badaniu Christi Christiana Agrillo. E, I co ciekawe, wykazano również u dziko-żyjących ży wielkich kotów, czyli lwów, że. E, Ilość, rozumienie liczebności, rozumienie ilości nie jest charakterystyczne czy przyporządkowane tylko do wzroku, bowiem można powiedzieć w cudzysłowie, że lwy potrafią liczyć, a bez cudzysłowia określać ilość ryków. A więc znowu zmysł numeryczny nie jest czymś, co jest przywiązane sztywno tylko i wyłącznie do wzroku. No, ale znowu moglibyśmy powiedzieć, no przecież, no przecież koty, podobnie niezależnie czy, niezależnie czy czy, koty bardzo dzikie, czy tylko trochę dzikie, takie jak nasi domownicy, no, są, no, są nie tylko kręgowcami, ale są ssakami, więc ewolucyjnie nie jest im tak daleko. Nie jest im tak daleko do ludzi. No, ale właśnie ten zmysł numeryczny, jego przejawy zaczęto obserwować zaobserwowano w licznych badaniach, również u zwierząt, z którymi jesteśmy pokre, spokrewnieni, spokrewnieni bardzo, czy przynajmniej dość daleko, gdzie nasz ewolucyjny przodek żył naprawdę wiele, wiele, wiele milionów lat temu. No i weźmy sobie weźmy sobie na przykład żaby bardzo ciekawe badanie badanie które pokazuje że rozumienie liczebności no, nie służy no, oczywiście spekulacje że rozumienie liczebności wyewoluowało do tego abyśmy no, mogli E, i nasi ewolucyjni krewni, abyśmy mogli e, radzić sobie z problemami życiowymi. To nie jest jakaś nowa spekulacja. Natomiast e, i rozróżnienie, gdzie jest więcej jedzenia jest całkiem przydatne. Natomiast e, badania Klumpa i Gerharta z 1987 roku bardzo pięknie pokazały, jak z najbardziej życiodajnymi kwestiami e, związany jest zmysł numeryczny. E, mamy samicę. Jaka jest strategia reprodukcyjna e, samic? Wybrać Takiego partnera, który no, jest w stanie wydać więcej i bardziej donośnych wokalizacji godowych. No, to jest sygnał, to jest, taki, to jest taka sygnalizacja no, bycia, powiedzmy, dobrym żabim samcem. I co robią samice? Nasłuchują wokalizacji, więc no, w cudzysłowie liczą bodźce. Natomiast jaka jest strategia samców? No, mogliby Państwo powiedzieć, że taki, samiec sobie powinien, że taki samiec sobie powinien cały czas po prostu wokalizować i wtedy znalazłby bez problemu samicę, ale taka wokalizacja jest kosztowna. No, nie będziemy wchodzić w jakieś antropomorfizacje typu, że, że gardło piecze tutaj żabiego samca. Natomiast e, wydanie takiego dźwięku jest jakimś kosztem, więc strategia samca jest taka, żeby nasłuchiwać wokalizacji innych, kontr zalodników i wydać o jeden, jeden dźwięk o jedną wokalizację godową więcej niż inni. No i znowu można powiedzieć i znowu można powiedzieć, że no, że zmysł numeryczny tutaj funkcjonuje i to funkcjonuje. W kwestiach bardzo życiodajnych. No ja takich badań na zwierzętach mógłbym Państwu przytaczać, no nie będę się tu licytował, ale zapewne ze setki, ale nie jest to naszym dzisiejszym tematem. Naszym dzisiejszym tematem jest to, że jeśli istnieje coś takiego jak zmysł numeryczny, no to oczywiście, on powinien być zlokalizowane gdzieś w mózgu. Powinny być neuronalne podstawy tego zmysłu numerycznego. no Podobnie jak istnieją neuronalne podstawy niemal każdej czy każdej funkcji psychologicznej. No, zostawmy tutaj, zostawmy tutaj na razie płazy. Zostawmy nawet ku mojemu ubolewaniu koty. Zajmiemy się, w dalszej części tego wykładu zajmiemy się, zajmiemy się naczelnymi. Głównie ludźmi, ale nie tylko, bo będą też makaki. Pierwsze badania, które zaczęły nam, dostarczyły pewnej wiedzy, czy dostarczyły przynajmniej pewnej wskazówki, gdzie należy szukać mózgowych podstaw tego zmysłu numerycznego, to badania nad pacjentami, pacjentami, którzy doznali pewnych uszkodzeń mózgu. Doznali uszkodzeń mózgu, w strukturze mózgowej, która określana jest jako zakręt kątowy, oryginalna nazwa to jest angular gyrus, i ten zakręt kątowy jest częścią płata ciemieniowego naszego mózgu. I co się stanie, jeśli w wyniku jakiegoś np. nieszczęśliwego wypadku akurat ta struktura zostanie uszkodzona? E, takie przypadki badał, e, badał e, niemiecki neurolog i psychiatra Józef Gerstmann e, jeszcze w pierwszej połowie XX wieku. Pierwsze badania nawet w pierwszej ćwiartce XX wieku e, on przeprowadził. I co on zauważył? No, że osoby, które, będą, e, do, 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 które doznają takiego uszkodzenia właśnie w tej strukturze, e, Doznają lezji, jak to się fachowo mówi, nie będą mieć wcale kłopotu z mówieniem. Będą mówić, będą się komunikować dobrze. Czy takie osoby będą rozwiązywać nawet abstrakcyjne problemy, jakieś łamigłówki? Okazuje się, że tak, całkiem dobrze. No, można powiedzieć, że to nie naruszy jakoś ich inteligencji. Natomiast zaobserwował Gerstmann, że takie osoby systematycznie przejawiają cztery. Objawy, jak my to mówimy fachowo, cztery objawy osiowe. E, I te cztery objawy zostały nazwane na cześć Gerstmana, właśnie zespołem Gerstmana, i należą do nich agnozja palców. E, no, dzisiaj nie będziemy o tym mówić więcej, natomiast gnozja palców to jest zdolność do, e, to jest wiedza, e, który palec jest aktualnie stymulowany, e, i e, umiejętność nazywania e, danego palca. E, agrafia, czyli kłopoty z pisaniem zaburzenia orientacji lewa i prawa strona i uwaga uwaga, a kalkulia. Otóż takie osoby miały kłopoty nie tylko z obliczeniami arytmetycznymi, ale zachwiane została ich bardzo elementarna wiedza o liczbach. No na przykład, wyobraźmy sobie, że pytam się, państwa, pytam się Państwa, jaka liczba jest między, dajmy na to 3 i 5. No bez problemu powiecie Państwo, że 4. Natomiast osoby z zespołem Gerstmana z uszkodzeniem płata ciemieniowego, szczególnie zakrętu kątowego, no będą mieć kłopot z powiedzeniem tego. Można by spekulować, że może w ogóle jakiś. Mamy tutaj kłopot z takim myśleniem w kategoriach kontinuów, ale okazuje się, że tego typu pacjenci, bowiem takich pacjentów bada się współcześnie też dzisiaj, nie mają problemu, żeby powiedzieć, jaki dzień tygodnia jest pomiędzy, dajmy na to, środą a piątkiem. Powiedzą, że jest czwartek, ale nie będą w stanie podać odpowiednika liczbowego w danym kontinuum. No, tutaj nie będę Państwu mówił o tym, że. Ta agnozja palców i zaburzenie orientacji lewa i prawa strona mogą być też związane ze zmysłem matematycznym, czy w ogóle z matematyką. Na razie zostańmy przy akalkulii. Mówiąc krótko, uszkodzenia tej struktury zakrętu kątowego prowadzą do zakłóceń w funkcjonowaniu zmysłu numerycznego. Czy mamy, jakieś inne dowody, które miałyby, czy mamy jakieś inne dowody, które miałyby o tym świadczyć? Tak, mamy inne dowody, że właśnie ta struktura zaangażowana jest w zmysł numeryczny. I to są dowody, w których wykorzystano narzędzia do neuroobrazowania, takie jak funkcjonalne, funkcjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym czy pozytonowa tomografia emisyjna. i w takich badaniach, w których przeskanowano, przeskanowano osoby z diagnozą dyskalkuli, niezależnie czy to byli dorośli, czy to były dzieci z dyskalkulią, obserwowano Zmiany właśnie w tej strukturze w bruździe śródciemieniowej, w płacie ciemieniowym. Otóż zaobserwowano zmiany funkcjonalne, to znaczy, że ta struktura u osób z dyskalkulią funkcjonuje inaczej niż u osób bez tego zaburzenia. Ale co ciekawe, zaobserwowano zmniejszoną gęstość istoty szarej. A więc mamy też dowód, taki bardzo twardy neuroanatomiczny dowód, który. Choć na razie korelacyjny, ponieważ badania, badania z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego no, dostarczają nam korelacji, nie, nie, nie pozwalają nam one wskazywać, co przyczynowo jest zależne od czego, ale biorąc pod uwagę wcześniejsze badania, badania nad pacjentami z uszkodzeniami, możemy spokojnie powiedzieć, że to dość porządna wiedza, że płat ciemieniowy zaangażowany jest w przetwarzanie liczb. Proszę Państwa, tak korzystając z okazji, zawsze to robię, chociaż mówię nie na temat, lubię wykorzystywać te okazje, żeby podkreślać, że dyskalkulia, a szczególnie ten wynik, który wskazuje, to nie jest jakaś etykietka nadawana niegrzecznym dzieciom, który, którym się nie chce uczyć matematyki, jest to. Jest to zaburzenie, jest to choroba, która wymaga fachowych interwencji i zmuszanie dzieci do uczenia się matematyki no, coraz więcej więcej, jest tutaj kontrproduktywne i właśnie mam nadzieję, że tego typu dane, mianowicie wskazujące, że osoby z diagnozą dyskalkuli wykonaną przez psychologa no, mają pewne, mówiąc krótko, to niesie za sobą konsekwencje, jest to z Związane nie tylko z takim poziomem behawioralnym, jak dziecko funkcjonuje w klasie czy jak odrabia zadanie, ale widać to, mówiąc krótko, w mózgu. Badania neuroobrazowe w rozpakowywaniu tego zmysłu liczby no, doprowadziły do wielu ważnych przełomów. Otóż na razie mówiliśmy, że struktury płata ciemieniowego są zaangażowane po prostu w przetwarzanie liczb. Badania e, funkcjonalnym rezonansem magnetycznym przeprowadzone przez Stanislasa Deana i jego współpracowników we wczesnych latach e, 2000, na początku XXI wieku, wskazały, że w tym płacie ciemieniowym istnieją struktury, które są wyspecjalizowane w różnych aspektach rozumienia liczb. I tak, e, Obupółkulowy poziomy odcinek bruzdy śródciemieniowej, w skrócie HIPS, tutaj mamy go na czerwono, jest zaangażowany w przetwarzanie wielkości w ogóle. E, zakręt kątowy na zielono w językową reprezentację liczby. No i to miałoby e, tłumaczyć, dlaczego osoby z zespołem Gerstmana mają kłopot, żeby powiedzieć, jaka jest liczba, na przykład między, e, między 3 a 5. I wreszcie obupółkulowy tylny płacik ciemieniowy jest związany z wizualno-uwagowym e, e, aspektem liczby. E, proszę Państwa, e, dlaczego jest to istotne? Otóż e, jedne z tych struktur są bardziej zaangażowane, gdy przetwarzamy e, liczebności niesymboliczne, to znaczy wtedy kiedy, e, kiedy, wtedy, kiedy przetwarzamy na przykład liczebność kropek po to, żeby określić, jaki jest zbiór, natomiast inne Zakręt kątowy w tym wypadku są zaangażowane bardziej w przetwarzanie e, e, no, liczb w takim precyzyjnym, bardziej zapisie symbolicznym. Co jest dla nas jednak istotne? Ważne jest to, proszę zauważyć, że no, to się dzieje w obrębie. No, jednej struktury mózgowej, to są podstruktury jednej struktury. To nie jest tak, że wtedy, kiedy nauczymy się zapisu symbolicznego, to obsługuje to jakaś kompletnie inna e, część mózgu. Jakaś, e, jakaś część mózgu związana na przykład z generowaniem mowy, na przykład jakaś część bardziej płata. Czołowego. Tak więc mamy już po pierwsze dowody, mamy, pierwszy, mamy pierwszy, e, pierwszą strukturę zlokalizowaną, płat ciemieniowy, i wiemy, że jest tam pewna specjalizacja. E, proszę Państwa, czego by chcieli neuronaukowcy? No, takim świętym gralem neuronaukowców jest e, no, wchodzenie coraz głębiej i głębiej tego mózgu, żeby no, poznać go neuron po neuronie. Podczas gdy te metody, z którymi tutaj się zetknęliśmy, no, metoda behawioralna, to znaczy obserwacji zachowań, no w ogóle nic nam nie może powiedzieć, jak funkcjonują neurony. Metoda badań na pacjentach ma bardzo poważną zaletę, dlatego że może badać przyczynowość. Jeśli coś jest uszkodzone u danej osoby czy u danej grupy osób i to ma Określone konsekwencje behawioralne, czyli te osoby nie mogą czegoś robić, no to oznacza, że ta struktura jest rzeczywiście przyczynowo zaangażowana. E, e. Ale ma to, ta, metoda ma też bardzo poważne, ta metoda ma też bardzo poważne wady, mianowicie no, e, trudno jest znaleźć pacjentów z identycznymi uszkodzeniami, no bo powiem, e, uszkodzenia no, niestety to są no, wypadki wiążące się oczywiście z tragediami. E, no i trudno jest znaleźć dwa wypadki, które są e, identyczne. Co więcej, e, Zmiany, y, które mogą być zarejestrowane w takich w eksperymentach, mogą się rozwijać w dniach, w latach, i tutaj znowu trudno jest, no mówiąc krótko, jak każda choroba, tak uszkodzenie mózgu, ma też swoją dynamikę. E, neuroobrazowanie. E, w tym wypadku neuroobrazowanie funkcjonalnym rezonansem magnetycznym. FMRI jest techniką bardzo potężną, pozwala badać zdrowych ludzi, nie robi się im żadnej krzywdy, nie szkodzi to w żaden sposób ich zdrowiu. Natomiast y, trudno jest osiągnąć przy pomocy tej techniki świętego grala, mianowicie co my obserwujemy? Obserwujemy de facto zmiany metaboliczne w mózgu, które są skorelowane z aktywnością mózgową ale ta aktywność mózgowa generowana jest przez setki, setki albo i więcej no, przez ogromne populacje milionów neuronów my nie możemy tutaj zejść do, my nie możemy tutaj zejść do rozdzielczości pojedynczego neuronu e, no, tutaj taki, taki najmniejszy unit możemy sobie wyobrazić e, że najmniejszy unit, który może być mózgu, który on się nazywa fawowo-wokselem który może być tutaj przebadany e, no, to jest taki sześcianik 1 na 1 na 1 centymetr, dajmy na to. No i tam, proszę Państwa, wiele milionów neuronów się aktywizuje. A więc no, nie możemy sprawdzić, czy pojedynczy neuron jest zaangażowany w matematykę. Dlaczego to takie ważne? No, proszę Państwa, bo absolutnie przecież nie jest tak, że. Kora ciemieniowa no, wyewoluowała do rozumienia liczb. Kora ciemieniowa jest strukturą asocjacyjną. Strukturą asocjacyjną to znaczy taką, w której zbiegają się sygnały z różnych zmysłów i pełni szereg różnych bardzo ważnych funkcji. No, to, że jest strukturą asocjacyjną, jest bardzo ważne, dlatego, że, jak powiedziałem, zbiegają się sygnały z różnych zmysłów. Natomiast liczby mają być abstrakcyjne. Wiedza o liczbach ma być niezależna od modalności. Tak więc, gdyby ktoś z Państwa chciał sklecić mózg, który jest wyposażony w abstrakcyjne reprezentacje liczb, to jako dobry inżynier powinien zaimplementować właśnie wiedzę numeryczną w tej strukturze. No, tak zrobiła w cudzysłowie ewolucja. Czy tylko kora ciemieniowa? Nie, nie tylko kora ciemieniowa zaangażowana jest przyczynowo w przetwarzanie e, liczb. E, mówiliśmy o dyskalkuli i może pójdźmy tym tropem, pójdźmy tropem problemów z matematyką. E, Oprócz dyskalkuli, która jest no, bardzo poważnym, e, e, bardzo poważnym e, zaburzeniem, no, które wymaga inter, e, interwencji, które, wyra, które wymaga terapii, wiele osób, e, no i tutaj e, szacunki są, że naprawdę wiele, e, cierpi na tak zwany lęk przed e, matematyką. E, boi się panicznie u niektórych aż panicznie, u niektórych trochę mniej. Jakieś łagodne formy lęku przed matematyką są bardzo powszechne, e, bardzo poważne formy mniej ale również istnieją. E, no, e, boi się matematyki i unika matematyki jak w każdym lęku. E, Znowu mówi się, że lęk, jest moda na lęk przed matematyką. Nie ma mody przed, na lęk przed matematyką, jest, jest za to tendencja do badania tego zjawiska. I badania tego zjawiska doprowadziły do tego, że wykazano, jakie są. Korelaty neuronalne lęku przed matematyką. I tutaj badano dzieciaki z wysokim oraz niskim lękiem przed matematyką. E, I w skanerze do rezonansu magnetycznego, to było badanie neuronaukowe, e, podobne do tego, o którym mówiłem wcześniej, e, obserwowały te dzieci na monitorze wyświetlaczu wyrażenia arytmetyczne, które mogły być albo poprawne, 5 plus 2 jest 7, albo wadliwe, no niepoprawne, 5 plus 2 jest 8. E, no i ich zadaniem było udzielenie odpowiedzi. Nacisnąć przycisk, czy poprawne, czy niepoprawne. I co zaobserwowano u dzieciaków z wysokim lękiem przed matematyką? Po pierwsze, zaobserwowano e, aktywację ciała migdałowatego. Ciało migdałowate to jest taka struktura, która aktywizuje się, jest powiązana, mówiąc krótko, z lękiem, ze strachem, przynajmniej w pewnym uproszczeniu. Więc mamy tutaj przy okazji dowód na to, że lęk przed matematyką to nie jest coś zmyślonego, tylko no, mówiąc krótko, tak jak ktoś boi się złodzieja albo boi się, albo boi się wojny, albo boi się choroby, no to lęk przed matematyką w mózgu przetwarzany jest podobnie. To tak przy okazji. Natomiast co zaobserwowano, co no, jest bliższe naszemu dzisiejszemu tematowi? zaobserwowano obniżoną aktywność bruzdy śródciemieniowej w płacie ciemieniowym, a więc jest to spójne z tymi odkryciami z zespołu Gerstmana, czy badaniami Deana. No mówiąc krótko, jest to jedna z baz naszej matematyki, mózgowej matematyki, i tutaj można powiedzieć, że ten lęk tłumi aktywność tej struktury. Ale co jest też ważne, zaobserwowano aktywację w korze przedczołowej, szczególnie w takiej części, która się nazywa dorsolateral Prefrontal Cortex, czyli w korze grzbietowo-bocznej, korze przedczołowej. Proszę Państwa, płat czołowy. I przechodzimy teraz do niego. No, płat czołowy. Jest no, strukturą bardzo rozległą, rozwiniętą u ludzi bardzo, bardziej niż u innych zwierząt i w tej całej oczywiście tam mieści się dużo różnych funkcji, mamy tam ośrodki ruchu, mamy, no, mamy też ośrodki związane z przetwarzaniem emocji, nie jest tylko tak, że ciało migdałowate, natomiast Kora przedczołowa jak państwo, jak państwo widzicie, ta struktura wysunięta, ta, stru, ta struktura wysunięta, ta struktura wysunięta bardziej naprzód, jest tutaj, bardzo, jest tutaj bardzo istotna dla no, tak zwanych wyższych funkcji poznawczych w tym, wypadku, w tym wypadku dla przetwarzania, przetwarzania liczebności, przetwarzania matematycznego. E, czy możemy powiedzieć, że kora przedczołowa jest specyficzna dla zmysłu matematycznego? Nie. Natomiast e, współpraca, i te badania to wykazują, e, a przynajmniej sugerują mocno, e, współpraca między korą ciemieniową i korą przedczołową jest niezwykle istotna dla matematyki. Ale co jest pierwsze? Jajko czy kura? Mówiąc krótko, e, Dy, bo, bo dzisiaj w neuronauce nie chodzi nam tylko o takie dowody, że symultanicznie jakieś e, obszary się odpalają. Od takiego poglądu na działanie mózgu e, albo raczej stopnie zadowolenia świadectwami już dekady temu odeszliśmy. Teraz interesuje nas temporalna, czasowa dynamika aktywacji. E, najlepiej by było mieć dynamikę pojedynczych neuronów i w płacie ciemieniowym. I w płacie, e, i w płacie, e, i w płacie, e, i w korze, ciem, i w płacie ciemieniowym. W badaniach na ludziach no zrobi, nigdy tego przynajmniej nie, ma, nie mamy tutaj porządnych świadectw, które by na to umożliwiałyby to wnioskowanie. No dlaczego? Dlatego, że żeby badać pojedyncze neurony trzeba otworzyć czaszkę i trzeba wszczepić mikroelektrody i zbierać sygnały z pojedynczych neuronów. No oczywiście ze względów etycznych no, i zdroworozsądkowych po prostu się tego nie robi. Natomiast w badaniach z udziałem małp, dokładnie w badaniach z udziałem makaków, Andres Nieder i jego zespół zarejestrował właśnie aktywność pojedynczych komórek, a właściwie to ich odpowiedzi, ich reakcji na bodźce o różnej liczebności. No, tutaj, to, tutaj podkreślam, te badania wymagały otwarcia e, czaszek małp. E, dziś te badania są też bardzo kontrowersyjne e, etycznie, no, to też nie nasz temat na dzisiaj. E, no, dzisiaj zadowólmy się wiedzą, których nam one dostarczyły, a dostarczyły bardzo ciekawych zjawisk. E, teraz właśnie jesteśmy w tym e, no, neuronach, e, numerycznych. E, proszę Państwa, można nawet powiedzieć, że te numerical neurons mają taką bardzo ładną nazwę w języku polskim. Możemy mówić o numeronach. E, Andres Nieder odkrył, że zarówno w korze czołowej, e, przedczołowej dokładnie, jak i w bruździe śródciemieniowej mózgu makaka, Człowiek również ma e, te struktury, i możemy, możemy założyć, chociaż nie jest to bezpośredni dowód, no, że możemy ekstrapolować wyniki, które powiem także na ludzi. Otóż znajdują się tam komórki, które wykazują e, selektywne aktywacje na e, różne liczebności. E, mówiąc krótko, można powiedzieć, że pewien neuron jest stuningowany do tego żeby reagować na bodziec jednoelementowy, inny na bodziec dwuelementowy, inny na trzyelementowy e, i tak dalej. No, oczywiście no, nikt tu nie badał neuronów tysiąca e, jeden elementowych to były bardzo niewielkie zbiory, no i teoria to jest to zresztą jest spójne z teorią zmysłu numerycznego, która ma, e, gdzie te intuicje liczby mają dotyczyć tylko zbiorów o niewielkiej liczebności. no Proszę Państwa, to już jest szał, mianowicie to już jest szał, że odkryto pojedyncze neurony, które są wyspecjalizowane w przetwarzaniu konkretnych e, liczebności. E, na przykładzie wcześniejszych badań, badań, badań nad pacjentami z uszkodzeniami kory ciemieniowej, badań fMRI na zdrowych osobach, badań na osobach cierpiących na dyskalkulię, badań na osobach z lękiem przed matematyką, mogliśmy, mieć, mogliśmy wyprowadzić z tego dwa no, równoprawne wnioski. Mianowicie, że... Albo jest tak, że przetwarzanie liczebności zależy od aktywności całej struktury, albo że istnieją tam jakieś mniejsze elementy, które są czułe. No tutaj te badania. No, dostarczają dostarczają no, głosu za tym scenariuszem. Ale jeszcze jedno niezwykle ważne odkrycie płynące z badań nidera. właśnie czasowa dynamika. Mówiliśmy w przypadku badań osób z lękiem przed matematyką, o aktywacjach przedczołowych i aktywacjach ciemieniowych. Co jest pierwsze jajko czy kura? Otóż, pierwsze Aktywacje w sensie czasowym rejestrowane są w pojedynczych neuronach w bruździe śródciemieniowej i dopiero chwilę, to są oczywiście krótkie ułamki, później, to są ułamki sekundy, mamy aktywację w korze przedczołowej. Jak to można zinterpretować? Można to zinterpretować, że pierwotnym siedliskiem zmysłu numerycznego jest kora, jest płat ciemieniowy, czy pojedyncze neurony wręcz płata ciemieniowego, natomiast one działają pod kontrolą i słowo kontrola płata czołowego, szczególnie kory przedczołowej, no właśnie słowo kontrola jest tutaj kluczowe, dlatego że wiadomo, że płat czołowy, szczególnie kora przedczołowa, pełni funkcję no, naszego kontrolera poznawczego. Mówiąc krótko, ona modyfikuje, moduluje, czuwa nad tym zmysłem, czuwa nad tym zmysłem numerycznym. No więc jeśli mielibyśmy szukać E, źródeł zmysłu matematycznego, neuronalnych, mózgowych źródeł zmysłu matematycznego, no to e, już wiemy, że powinniśmy go szukać e, w płacie ciemieniowym i w płacie czołowym. E, no nie całych, ale w strukturach takich jak bruzda śródciemieniowa, zakręt kątowy, a w płacie czołowym e, w korze e, przedczołowej. Czy to jest wszystko? No oczywiście, że to nie jest wszystko. E, i można podjąć pewne spekulacje, spekulacje teoretyczne. Jeśli zmysł liczby jest stary filogenetycznie, jeśli obserwuje się go u e, zwierząt no, daleko spokrewnionych z człowiekiem, to być może trzeba zajrzeć w głąb mózgu i poszukać e, podstaw zmysłu numerycznego także w bardzo starych filogenetycznie e, strukturach. Strukturach, które kryją się wewnątrz, na przykład płata, płata skroniowego, i w tychże strukturach znajdziemy, tutaj otworzyliśmy ten mózg, wzięliśmy sobie przekrój i mamy zaznaczone pewne struktury, które należą do właśnie tej wewnętrznej części. Mówimy przyśrodkowy płat skroniowy, medial temporal lobe, w skrócie MTL. Takie, takiego skrótu używamy. I co my tutaj mamy? Mamy hipokamp. To jest ta struktura, która przypomina konika morskiego, zresztą to jest ta nazwa. To jest struktura, która jest zaangażowana w uczenie się i pamięć przestrzenną wiemy o tym doskonale. No i mamy też przyległe struktury takie jak kora przyhipokampalna, parahipokampal-korteks i kora śródwęchowa entorinal-korteks. Co do nich wiadomo, że one są zaangażowane w zmysł geometryczny, w zmysł przestrzenny, w orientację przestrzenną, w uczenie się przestrzeni, ale też w uczenie się w ogóle. Hipokamp jest z pewnością bramą do uczenia się w ogóle. E, czy można spekulować, e, no można wszystko, można spekulować oczywiście, że jakieś podstawy zmysłu numerycznego znajdziemy również w przyśrodkowym płacie skroniowym. Szereg badań e, najnowszych badań e, wskazuje nam, że tak. Otóż e, w badaniach e, otóż e, w, najpierw w badaniach z udziałem zwierząt makaków zaobserwowano e, aktywację zaobserwowano selektywne aktywacje komórek e, przynależących do struktur przyśrodkowego płata skroniowego na przykład hipokampa czy kory przyhipokampalnej e, w odpowiedzi na E, bodźce, e, które różniły się e, no, treścią liczebności. E, więc znowu są tam pojedyncze neurony, które są selektywne ze względu na liczebność. Dlaczego ten temat jest taki ciekawy, dlaczego to jest takie ważne? No, mamy kolejny jakiś dowód, że zmysł numeryczny nie powstał jakoś niedawno, na przykład, wraz z rozwojem kory przedczołowej. To jest jeden z wniosków. Ale proszę Państwa, dotychczas badania, na, badania dotyczące aktywacji pojedynczych neuronów przeprowadzane były. Tylko i wyłącznie na zwierzęta, głównie na makakach. By the way, Andres Nieder przeprowadził także takie badania na krukach. E, e, I możemy sądzić, tak jak argumentowałem przed chwilą, że skoro e, takie neurony pojedyncze reagujące na naczynności są u. Makaków, no to mózg makaka działa podobnie jak mózg człowieka, więc w mózgu człowieka też są. Ale w mózgu człowieka no, nikt tego bezpośrednio nie za, zaobserwował, a no, naukowcy są trochę jak niewierny Tomasz i bardzo jednak lubią potwierdzanie pewnych hipotez także u ludzi. Co więcej, nie jest wielką przesadą wskazywanie nie tylko na podobieństwa, ale też na poważne różnice w funkcjonowaniu mózgów. Człowieka i innych małp. Dlaczego mówię o tym w kontekście płata skroniowego? Otóż, o ile, o ile nikt nie zaobserwował pojedynczych aktywacji pojedynczych neuronów w strukturach, o których mówiłem, epilepsja płatów skroniowych, która w, no, w rzadkich, ale bardzo poważnych wypadkach wymaga. Interwencji chirurgicznej, wymagano zabiegu neurochirurgicznego, mówiąc najkrócej, e, i no, znalezienia e, i wyeliminowania ogniska padaczkowego, umożliwia badaczom przy okazji przeprowadzanie no, pewnych badań naukowych. E, takie badania. Są o tyle nie tylko możliwe, ale też wartościowe, że takie, op takie operacje, nie takich operacji nie przeprowadza się w pełnej anestezji. Otóż te osoby są przytomne e, i podczas tego typu zabiegów, żeby nic mówiąc krótko, nie popsuć w mózgach, e, no, badacze przeprowadzają szereg testów neuropsychologicznych i cały czas, albo przynajmniej przez większość czasu, e, gawędzą nawet z tymi osobami, e, które no, podlegają tej bardzo Ważnej e, operacji. E, I e, przy takich okazjach udaje się czasem odkryć coś ważnego, ciekawego e, z naukowego punktu widzenia. E, no i jak się Państwo spodziewacie, e, właśnie te operacje wyeliminowania ognisk padaczkowych przy, przy środkowym płacie skroniowym umożliwiły. Wszczepienie mikroelektrod e, i zaobserwowanie pojedynczych neuronów czułych na liczebności. A więc, tak, mamy numerony. Ale proszę Państwa, to nie jest wszystko. I właśnie teraz bym chciał dojść na koniec do najnowszego badania, które oficjalnie ukaże się za kilka dni. Badania, w którym, którego jeden z autorów jest nasz, nasz już znajomy Andres Nieder z Uniwersytetu w Tybingen, który to odkrył numerony w ogóle i numerony u, i u kruków, i u makaków. I on wspólnie z zespołem neurochirurgów, którzy, i neurochirurgów psychologów, którzy zaangażowani byli w takie przeprowadzenie takich operacji w przypadkach epilepsji przeprowadził badanie Ester Kuter jest tutaj pierwszą autorką i oni odkryli coś, co no, dotychczas było w domenie bardzo śmiałych spekulacji w domenie bardzo śmiałych spekulacji było to, czy w ogóle istnieją jakieś niskopoziomowe korelaty dodawania i odejmowania no niektórzy, pamiętamy badanie Karen Win z pacynkami, mówią, że małe dzieciaki potrafią, no bardziej się dziwią, naruszone są ich oczekiwania, kiedy powinny być dwie pacynki, okazuje się, że jest jedna. No ale no nikt nie badał tego oczywiście na poziomie mózgów. Natomiast ta grupa badaczy, Ester Kuter i jej współpracownicy, odkryli pojedyncze neurony arytmetyczne właśnie w tejże strukturze, mianowicie w przyśrodkowym płacie skroniowym. I oni celowali w pojedyncze neurony, wszczepiali mikroelektrody do wielu neuronów. O ile dobrze pamiętam, było ich około 700, głównie do struktur takich jak hipokamp i kora przyhipokampalna czy też parahipokampalna. I na czym polegało zadanie? To zadanie też było bardzo ciekawe, dlatego że no, było chyba najbardziej złożonym z dotychczasowych zadań e, czy badań poznania numerycznego u pacjentów. Otóż chodziło o dodawanie i odejmowanie e, i to, proszę Państwa, e, nie tylko symboliczne tak jak tutaj widzicie Państwo, e, seria eksperymentalna była następująca. Osoba widziała najpierw punkt fiksacji, Potem widziała e, liczbę, e, następnie widziała e, operandum, czyli no, znak operacji, czyli wiedziała, że ma dodawać, a następnie widziała drugą liczbę i e, na takim, na takim tableciku miała po prostu udzielić odpowiedzi, ile to jest. No, proszę Państwa, to jest w ogóle niesamowite, że podczas operacji na otwartym mózgu przeprowadzono badanie, w którym osoby badane udzielały odpowiedzi na proste problemy arytmetyczne. To jest bardzo ciekawe. Proszę Państwa, ale nie zadowolono się tylko tymi symbolicznymi obliczeniami. Analogiczne badanie przeprowadzono również, analogiczną serię przeprowadzono również na bodźcach niesymbolicznych, czyli na kropkach, czyli właśnie na tym zmyśle numerycznym, takim sensu stricte, bardziej zwierzęcym, jeśli można tak powiedzieć. I dokonano jeszcze dwóch manipulacji. To znaczy, każdą cyfrę przedstawiano w dwóch formatach i w różnych położeniach, po to, żeby mieć pewność analogiczną do tego, jak w różny sposób można przedstawiać konfigurację kropek, że osoby rzeczywiście przetwarzają liczby, a nie jakieś inne cechy no, pola wzrokowego, i również. E, zamiast e, e, i również oprócz plusa i minusa, e, wykorzystywane były bodźce w języku naturalnym, no tutaj to, to było przeprowadzone w Bonn, e, w szpitalu, e, w klinice. E, no tutaj, e, mówiąc krótko, niemieckie odpowiedniki e, do, dodaj albo odejmij dodawania i odejmowania. No, badanie rzeczywiście niesamowite. E, co się w tym wszystkim okazało? Okazało się, że no przede wszystkim, że takie komórki czułe na dodawanie i odejmowanie w ogóle istnieją. To jest coś zdecydowanie, zdecydowanie wartego uwagi i to, że opublikowane zostało to w czasopiśmie Karen Biology, jednym z najlepszych czasopism branżowych, jeśli można powiedzieć, no nie jest z pewnością przypadkiem. Ale zauważano także pewną, no, pewną różnicę. Mianowicie komórki. Z kory przyhipokampalnej, możemy sobie jeszcze wrócić, a, a więc z tej struktury, z tej części e, przyśrodkowego płata skroniowego. E, akty ak ich aktywacje odzwierciedlały krótkotrwałą pamięć reguły matematycznej, to znaczy dodaj albo odejmij. Natomiast komórki konika morskiego, czyli komórki hipokampa, e, były bardziej sztywne w swoich aktywacjach. One odzwierciedlały aktywność liczb zgodnie z regułą. Co to znaczy? No, prawdę powiedziawszy, tutaj trzeba powiedzieć, i badacze wcale nie są tutaj, badacze tutaj mówią to szczerze, trzeba dalszych badań. Wskazuje to, no, najprostsza interpretacja jest taka, że te aktywacje przyhipokampalne odzwierciedlają bardziej zawartość pamięci roboczej, natomiast aktywacje hipokampalne, no jakieś wyuczone reguły. No, w hipokampie e, mamy, tak jak mamy, mówiąc krótko, tak jak mamy pamięć przestrzenną, tak można powiedzieć, że mamy e, pamięć arytmetyczną. E, proszę Państwa, e, na razie trochę zbieraliśmy znaczki. Mianowicie, no, często fizycy śmieją się z biologów, a z neurobiologów i z psychologów to już pewnie całkiem no, że, że te dyscypliny są takim zbieraniem znaczków. Ja protestuję nie są zbieraniem znaczków. Zbieranie znaczków, to znaczy zbieranie kolejnych wyników, służy do tego, żeby wyciągać daleko idące wnioski. I wydaje się, że te wyniki z zespołu z Bonn i z który odkrył pojedyncze neurony odpowiedzialne za wykonywanie operacji arytmetycznych, mogą, to odkrycie może posłużyć do oświetlenia innego odkrycia i zbudowania pewnej, albo właściwie przynajmniej uwiarygodnienia pewnej bardzo ważnej, ważkiej teorii. Proszę Państwa, Gdybyśmy chcieli się zastanowić, co, na, co dotychczas wiemy z tych badań, które mówiłem, no to wiemy, że bardzo elementarna, banalna e, wiedza o liczbach i uwaga, uwaga, arytmetyka, to już duży skok, e, no, jest zakodowana i to wręcz w pojedynczych neuronach naszych mózgów. A także mózgów innych zwierząt. E, natomiast to, o co nam chodzi, badaczom poznania matematycznego, to zrozumienie e, na podstawie no, tych właśnie znaczków, tych prostych kwestii, no, jak mózg tworzy jak mózg uczy się złożonej matematyki, prawdziwej matematyki. E, proszę Państwa, i dotychczas były dwa scenariusze. Być może jest tak, że mamy zmysł numeryczny, natomiast tej matematyki przez większe M, no matematyka przez duże M to jakaś matematyka platońska czy wszechświata, w to nie chcę wchodzić, e, matematyki przez średnie M, czyli takie jak uczymy się w szkole, na studiach, e, być może uczone jest kompletnie innym torem i implementowany zupełnie inaczej. Że być może zmysł numeryczny pozwala nam bardzo na prostą matematykę, a e, bardziej złożona jest w innych strukturach implementowana. Druga teoria, od której zacząłem dzisiejszy wykład, mówi, że ten elementarny zmysł numeryczny jest bramą do uczenia się bardziej skomplikowanej matematyki. I chciałbym powiedzieć o badaniach, wrócić do FMRI, do badań z udziałem profesjonalnych matematyków, badań Marie Amalric i Stanislasa Deana, w których stawiali zawodowych matematyków przed weryfikacją zdań, formuł matematycznych z zakresu algebry, z zakresu topologii, z zakresu geometrii. No bardzo, bardzo skomplikowanych rzeczy, które wymagają po prostu wiedzy eksperckiej. No i nie znam człowieka, który mówiłby, że taka wiedza miałaby być złożona. Te to, to osoby tutaj miały ich zadanie było, żeby określić, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe, czy bezsensowne. Czy jest błąd, czy nie ma błędu, czy jest bez sensu. I co zaobserwowano, zaobserwowano w tym badaniu, że mierzenie się z problemami matematycznymi, takimi przez no, większe M, na pewno nie chodzi tutaj o dodawanie i odejmowanie albo określanie liczebności, no, zależy, albo przynajmniej koreluje z aktywnością. W strukturach, w strukturach śródciemieniowych, przedczołowych, ale i uwaga, uwaga, skroniowych. Pasuje to do odkryć. No, trochę nie wiadomo było, dlaczego te aktywacje skroniowe się tutaj pojawiają. No, spekulowano, że oczywiście chodzi o pamiętanie jakichś reguł, e, o pamiętanie reguł, e, natomiast matematycznych, no bo przecież to jest układ pamięciowy naszego mózgu przede wszystkim. Natomiast te najnowsze badania z udziałem pacjentów wskazują, że te obszary mogą być zaangażowane także w rozwiązywanie problemów. No, bardzo ciekawe zjawisko. No i to pozwala spojrzeć na nowo. Na pewną bardzo nośną teorię autorstwa Stanislasa Deana, no, która zbiera różne znaczki i próbuje powiedzieć coś mądrego. Mianowicie, no znowu ten problem inżyniery, inżynieryjny. Gdybyście chcieli państwo zbudować mózg, to, który uczy się matematyki, to gdzie byście państwo implementowali tą wiedzę matematyczną? Stanislas Dean mówi, że wynalazki kulturowe. Takie jak liczby, ale również czytanie. E, zostańmy na razie przy liczbach i w ogóle matematyka. Wynalazki kulturowe e, wykorzystują struktury mózgowe, które ewolucyjnie służyły do podobnych, ale znacznie no, bardziej pierwotnych celów. E, mówiąc krótko, ten zmysł numeryczny, e, którego jak widzimy, no, nie możemy wskazać w jednym miejscu naszego mózgu. Ale no, jest to jakaś rozproszona sieć. No, na tym wykładzie z trzema lokalizacjami: przedczołowymi, skroniowymi i ciemieniowymi się spotkaliśmy. No, jest takim programem, który może być nadpisywany, i o tym mówi hipoteza recyklingu neuronów. Nadpis, te neurony mogą być, mówiąc krótko, które są stuningowane do radzenia sobie z prostymi liczebnościami, mogą być nadpisywane bardziej złożoną wiedzą. Bardzo dziękuję. Dziękuję, Mateusz. Zapraszam oczywiście Państwa również do udziału w dyskusji, którą teraz zaczniemy. Mam parę pytań przygotowanych, bo starałem się oczywiście sprawdzić, co Państwo nasi widzowie na żywo w trakcie Twojego wykładu zapisywali. Więcej było świadectw niż pytań. Te świadectwa możesz sobie później przejrzeć. Bardzo chętnie. Do pytań wrócimy od Państwa za chwilkę, ale ja chciałbym zacząć od tego, że wydaje mi się, jak mówię, no, czasami skupiałem się na tym, co. Pojawiało się na krzakie, więc mogłem nie wszystkie słowa, tak. nie, nie wszystkie słowa śledzić, które mówiłeś, ale wydaje mi się, że nie padło słowo ucieleśnienie w Twoim wykładzie. Nie padło. I teraz, jeżeli, tak, czyli jednak słuchałem uważnie. I teraz, jeżeli ktoś y, słuchałby Twoich poprzednich wykładów albo no, innych wykładów na naszym kanale o mózgu, y, no to pewnie z tym ucieleśnieniem wcześniej by się spotkał. Mhm. I może zapytam Cię tak prowokacyjnie, co się z tym ucieleśnieniem stało, że dzisiaj ono się nie pojawia? No, ucieleśnienie, czyli taki pomysł, że, że obszary percepcyjno-motoryczne będą. Weźmy sobie nasz mózg, może jak już pokazujemy, ale może niekoniecznie. No, że obszary percepcji i motoryki będą zaangażowane w przetwarzanie abstrakcyjnego, no, w abstrakcyjne myślenie. Nie? No, można by wracając z tego zespołu Gerstmana, mhm. gdzie oprócz tej akalkuli e, obserwujemy też tą agnozję palców, mhm. można by zbudować tutaj cały no, taki drugi wykład i no, potrafiłbym to dość prosto zrobić, bo robiłem wielokrotnie. E, no, gdzie, gdzie właśnie te ruchy palców i reprezentacje, gdzie te liczby miały być też nadbudowane, no właśnie w korze motorycznej. Natomiast no tutaj, jak widzieliśmy, no tej arytmetyki nie ma w pojedynczych neuronach w korze motorycznej, a u profesjonalnych matematyków w ogóle jej nie ma w obszarach ruchowych. No oczywiście te badania z, z pojedynczymi neuronami, no nikt po prostu nie wtykał tych elektrod mhm. do, y, do kory wzrokowej w tych, w tych badaniach, więc no tych aktywacji w prosty sposób, w prosty sposób po prostu nie ma, nie? Mhm. Y, Ale w, w tych fmri badaniach, no, mogłyby być, no, nie ma ich. Y, no... Pytanie prowokacyjne oczywiście. No, e, ja zawsze wierzyłem w ucieleśnienie, ale coraz bardziej przestaję wierzyć, dlatego mhm. że, dlatego, że no coraz więcej badań się nie replikuje. No coraz więcej świadectw na rzecz tego, że nasze, nasz aparat sensoryczno-motoryczny jest tak silnie zaangażowany w matematykę no, odpada. No, sami mamy też jakieś badania, które kwestionują wyniki takie sztandarowe ucieleśnienie, ale jeszcze nie opublikowane, to nie opowiem. Ale nie, ale nie uwalone, tylko w poprawie. Także, także jest potencjał. No, w, w tym wypadku m, cała ta koncepcja zmysłu numerycznego na tym etapie nie ma nic wspólnego mhm. z ucieleśnieniem, e, i co więcej, teoria tego recyklingu neuronów mhm. m, no, jest alternatywna, mianowicie teoria recyklingu neuronów, tego nadpisywania. Mhm. No bo tak, jaki był problem, e, z którym radzić sobie miało ucieleśnione poznanie? E, Ludzie wyewoluowali do radzenia sobie z konkretnymi rzeczami, matematyka jest abstrakcyjna, więc, yy, yy, więc abstrakcja wykorzystuje programy ruchu i percepcji, ruchu i działania, znaczy działania i percepcji, prawda? No tu pomysł jest taki, że tu pomysł jest taki, że matematyka wykorzystuje, jest nadbudowywana na prostych strukturach, które umożliwiają radzenie sobie z liczebnościami. Czytanie będzie nadbudowane na prostych stru, na strukturach, które umożliwiają życiodajne czynności, takie jak rozpoznawanie precyzyjnych kształtów tak. na przykład twarzy. No i, i to jest alternatywne mhm. podejście i to jest z pewnością alternatywny program badawczy. Mhm. No i kiedy się czyta e, na przykład Stanislasa Deana, no to one z, jakby po pierwsze z ucieleśnieniem nie mają nic wspólnego. Tutaj mm -hmm. y, zrobię reklamę, bo uważam, że to jest bardzo dobra książka, mm -hmm. reklama zupełnie za darmo. Książkę, y, książkę bardzo polecam, jak się uczymy. W niej o matematyce troszkę, czy mm -hmm. Państwo przeczytacie, nie za wiele, natomiast y, no, to jest taka obrona. Tutaj niby Państwo przeczytacie, że dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery i Dan próbuje na to odpowiedzieć. Ale mało odpowiada na to e, No, ale tak, to, to, inna, to można dyskusja nawet możemy w wokół no. tego zrobić jakąś i, 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 e, 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 kiedyś, jakbyś nie miał pomysłu. Bardzo e, dobry pomysł. Myślę, że to byłby <laughs> dobry pomysł. E, natomiast... E, no, co trzeba powiedzieć, mm. że to jest jedna z takich nielicznych, najnowszych prac tuzów neuronauki. W których o ucieleśnieniu nie ma nic. Ani, okay. ani sympatycznie, ani niesympatycznie. Tylko zostaje to po prostu pominięte. No i pomimo tego, że Dan mówi, że jak, dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery, no to on przyjmuje tutaj jednak wizję takiego mózgu komputera. Specyficznego, mm -hmm. innego niż te komputery, przez które nas tutaj Państwo oglądacie cały czas, nie? I przez które my to transmitujemy. W jednych wypadkach lepszego, w innych mm -hmm. gorszego. On to fajnie akurat opowiada. No ale nie, ucieleśnienia tu nie ma. Może dodajmy tylko jeszcze dla tych z Państwa, którzy może pierwszy raz spotkali się z tym pojęciem, że to ucieleśnienie jest oczywiście dużo szersze niż samo Poznanie matematyczne. Jasne, jak bo to jest i w Poznaniu społecznym, mm -hmm. i w tym, jak rozumiemy innych ludzi. Wydawało się, że właśnie te takie struktury bardzo, także w, 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 w tym, jak myślimy o umysłach innych ludzi, wydawało się, że te struktury takie, które służą właśnie percepcji, mm -hmm. służą. Obsługę naszego działania w świecie, że one odgrywają dużą rolę w budowaniu takich abstrakcyjnych pol. Chociaż też muszę prawdę, prawdę mm -hmm. powiedziawszy, że jakby większość tych rzeczy, o których tu mm -hmm. dzisiaj gdybym. Miał dwie godziny i jakby. To by się trochę... pojawiło, słowo Nie, raczej a. myślę, że mógłbym bez problemu zbudować wiarygodny, oparty mm -hmm. na badaniach scenariusz, jak to wszystko pogodzić. No, na przykład, mm -hmm. kiedy mamy to badanie z profesjonalnymi matematykami, którzy weryfikowali jakieś cholernie skomplikowane zdania, mm -hmm. których trzech czwartych, bo czytałem całą, całą listę, ja po prostu nie rozumiem mm -hmm. i nie wiem nawet o co chodzi, i gdyby nie było napisane, z jakiego działu to matematyki to jest, to bym nawet nie wiedział przyznaje się bez bicia. No akurat i że tutaj nie wyszły żadne aktywacje systemu sensoryczno-motorycznego, no to można bronić jednak, że... U profesjonalnych matematyków to ucieleśnienie zanika, ale to nie znaczy, że u zwykłych zjadaczy chleba, takich jak ja, ono nie odgrywa ważnej mhm. roli w uczeniu się matematyki. Ja bym bronił takiego scenariusza i nie mówiłbym, że na pewno trzeba wyrzucić ucieleśnienie, a nie pytaj mnie, jak odrzucimy ucieleśnienie, to do czego wrócicie. Nasz wspólny kolega Wojtek Załuski, jak mu opowiadałem o tym sceptycyzmie, to mówi, to co, do Kartezjusza wracacie? Ja mówię, nie, no to gdzie? Ja mówię, oto to to już jest trudniejsze pytanie. E Eee, to uciele, ok, mówiąc okay. prosto, to nie, wcale nie jest do kosza. Mhm. Tylko to nie jest taka teoria, która opisuje wszystko i która i, i, i opisuje zjawiska, które miałyby działać zawsze wszędzie, u każdej osoby w każdych warunkach, ale teraz zbudowanie jakiejś takiej wiarygodnej teorii, która by jedno i drugie łączyła, no to nie może być tak, że jak nie wyjdą te aktywacje, to sobie wytłumaczymy, jak sobie to sobie mhm. wytłumaczymy, że o, bo to tutaj w tych wypadkach nie działa, to musi być wszystko jakoś tam konkretnie, nie? bo inaczej to będzie jak w tej anegdocie, to znasz. Z, Y, że planety nie są idealnie okrągłe. nie? Jak tam Galileusz i inni tak, patrzyli tak. przez teleskop, na, na co no i zobaczyli kratery, i mówi, ale to jest taka niewidzialna sfera i one pięknie kulista, są kuliste idealne. Nie? No, no nie, to musimy mieć jakąś poważną teorię, która mhm. jakby wykazuje, kiedy mają być efekty ucieleśnienia, kiedy ma ich nie być. Y, no i potem to testujemy empirycznie. Y, może jakby nie nadążam za czymś, y, nie, bo to, to nie jestem w stanie wszystkiego czytać. Pytać, ani ze wszystkimi specami gadać, ale takiej teorii nie mamy po prostu. Mm -hmm, jasne. Ja dodam jeszcze, że jak ty mówiłeś o tym, że ci profesjonalni matematycy są jakby bardziej odcieleśnieni mm -hmm. niż mm -hmm. nie, nieprofesjonalni, to no, pamiętam też wasze wyniki. Tak, tak, tak. E, I nawet byłem przy tym, jak Krzysiek Ksipora mm -hmm. e, policzył to wszystko tak. i byłem widziałem moment eureka, tak jak tak. znaleźliście ten wynik. Nie, bo to jest bardzo ciekawy wynik był, tak. No to w sumie my jako pierwsi pokazaliśmy, mm -hmm. że tego efektu ucieleśnienia u matematyków profesjonalnych nie ma. I nawet cytują nam całkiem ładnie ten artykuł. Ale to też muszę ci powiedzieć tak wprost i państwu mm -hmm. w innym naszym badaniu z podobnym setem autorów, nie tym samym, w bardzo podobnym zadaniu, mm -hmm. ale troszkę innym, myśmy znaleźli ten efekt. Aha. Więc to nie są, bardzo, mówiąc krótko, to są, więc trochę sami siebie podważyliśmy. Mm -hmm. Natomiast to. Natomiast co do zasady, jak ja bym miał spekulacje robić. Okej, okay, no jak męczę studentów, to ja im opowiadam jednak. Yy, dzisiaj tutaj mówiłem, że Piarzen nie miał racji mhm. na samym początku, ale jeśli chodzi o rolę ucieleśnienia w uczeniu się abstrakcyjnego myślenia, to moim zdaniem Piarzen miał rację, tylko że potrzebujemy precyzyjnej teorii, która to opisuje. Mhm. Mianowicie, że najpierw te systemy sensoryczno-motoryczne rzeczywiście pozwalają nam wejść do tego... O, użyję tutaj znowu metafory, użyję metafory naszego wspólnego kolegi Piotrka Winkielmana z San Diego, że ucieleśnienie to jest taka drabina, po której się wspinamy E, wspinamy do abstrakcyjnego myślenia, e, no nie, i teraz klasyczne ucieleśnienie mówiło, że już tam zostajemy na tej drabinie ucieleśnienia, natomiast Pierzeby powie powiedział, że wtedy już odrzucamy tą drabinę. No i te badania z matematykami, e, no w, i te nasze, i te Deana, moim zdaniem można spokojnie interpretować w takim duchu, że to ucieleśnienie nam umożliwia wejście do tego świata matematyki jakoś ale potem już ciąży, to znaczy przeszkadza, Aha. że potem jest już lepiej myśleć całkowicie abstrakcyjnie. No i jest sporo takich wyników, jest sporo takich wyników, które no ładnie to jakby akumulują, na przykład już nie chcę wprowadzać nowych rzeczy, ale że analogiczny efekt, analogiczny efekt, którego nie ma u matematyków, czyli tych, którzy są świetni z matematyki, jest bardzo silny u małych dzieci, które są świetne z matematyki, mhm. a jest słabszy u dzieciaków, czyli jest zupełnie odwrotnie idzie z mhm. tym ucieleśnieniem. Ciekawe. Tak, no i to właśnie interpretować można w ten sposób, że e, że to jest jakaś baza do wyrobienia mm -hmm. matematycznego ale myślenia, ale później ona zaczyna przeszkadzać, nie? Mm -hmm. Im bardziej się odcieleśnisz, tym będziesz lepszy. No, ale to są I... spekulacje oparte na pojedynczych wynikach. Złośliwy fizyk mm -hmm. by powiedział, że na zbieraniu znaczków, e, tak? Nie złośliwych fizyków będziemy mieć dopiero za tydzień, więc na no, razie to, się nimi, to nimi nie przejmujmy. E, jeszcze chwilkę, bo ty mówiłeś, że nie chcesz bardziej reklamować książki, ale w że ja chciałem ją trochę mm -hmm. i tak zareklamować. E, wiem, że ty już na na końcu o tym mówiłeś, później właściwie w dyskusji do tego też wróciłeś, o czym chcę e, powiedzieć, ale e, wiem, że się spieszyłeś po prostu, bo widziałeś, że już no ta, lat godzin mówisz i trochę e, tak, u, usiałeś końcówkę. No bo mi kończy... kazałeś mówić godzina. Ja. a ja przekroczyłem. <laughs> no, nieważne. W każdym razie e, Dean, ja mówię, no chciałbym, żeby to wybrzmiało, wspomniałeś mhm. o tym w dyskusji, ale może powtórzmy. E, Dean mówi tak, że no dobrze, mamy te pojedyncze neurony, w których no, które przetwarzają operacje matematyczne. Mhm. Jak dochodzi do tego, że taki neuron staje się takim numeronem, mówiąc? Mhm. No, w ten sposób. Czy to jest tak, że on jest od urodzenia, ja. on przetwarza pewne elementy ja. liczebności. Mhm. A później pod wpływem nauki mhm. ten neuron na przykład kontaktuje się z innymi neuronami, mhm. które przetwarzają inne rzeczy, i on zaczyna się specjalizować właśnie w mhm. tej swojej bardziej złożonej funkcji. Czy to wygląda mhm. tak, czy, czy trochę. Ja no taka trochę ostateczna odpowiedź byłaby taka, że nie wiem, nie nie? to, to jest jakby koniec. Natomiast, Nawet na podstawie natomiast tej, spekulacja, tej jest spekulacja jest taka, że. Że no, rodzimy się z mózgiem, który jest. No bo tak, mówiliśmy o tych małych mhm. dzieciakach, co nie? Które już tam kilka godzin po mhm. wykluciu, że tak powiem, tak. się już pewne zdolności przejawiają. Natomiast w, w mózgu takiego dzieciaka jest to nie, nie jest tak, że wszystko jest gotowe, tylko wręcz mhm. tych połączeń jest za dużo. Nie? Tak. Ale właśnie Dean mówi, że takie, że chyba nasz sekret bycia człowiekiem. Tkwi w tym, że jesteśmy, że ewolucja nas gdzieś tak wyprodukowała w pół drogi między byciem plastycznym a bardzo wyspecjalizowanym. Mhm. W takim sensie, że jest jakiś program genetyczny, który no, generuje strukturę mózgu, która jest no, podobna wszędzie. Mhm. Tak. Natomiast doświadczenia mogą ją bardzo łatwo y, modyfikować nie? Y, i w tym nie ma nic dziwnego. Zresztą Dean jest niemodny w wielu rzeczach. Po pierwsze nie lubi ucieleśnienia, ucieleśnienie jest modne albo przynajmniej mm. je ignoruje. Y, po drugie, y, no Dean pełną gębą mówi o wrodzoności pewnych rzeczy i on mówi, mm -hmm. że zmysł liczby jest wrodzony. I nie tylko, jest szereg zdolności, szereg intuicji, które są po prostu wrodzone. Jeśli są wrodzone, no to muszą mieć wrodzoną, muszą mieć jakąś wrodzoną, elementarną bazę. Mhm. No i ta elementarna baza to nie, nie może być tylko kawałek tkanki mózgowej, tylko to się musi sprowadzać do pojedynczych neuronów, które są mhm. gdzieś. Więc rzeczywiście mowa o numer, mówienie o numeronach to niekoniecznie jest jakąś taką. Przesadą. Mhm. No ale jednak te numerony stają się później łącząc się, przemapowywując się, wszystko wiadomo, strasznie skomplikowane. No przestają reagować tylko na, reagować tylko na jakieś pojedyncze tam liczebności, dwa albo trzy. No i teraz, jakby, jakby było pytanie, czy numerony są wrodzone, mhm. no to ja bym powiedział na podstawie badań z makakami, że tak. I no ale to są dorosłe makaki, nie, nie, nie mhm. makaki kaki okay, No okej, okay, no no dobra. Ale może nieszkolone bardzo. Ale okej, okay, dobra, nie wiemy tego. No, natomiast z tymi, jak są numerony, to co były? Arytmytony? Nie, nie, nie wiem, no, neurony arytmetyczne, tak. do, czy dodawania plusony i minusony. No to, to są badania na dorosłych osobach, czy na młodych mhm. dorosłych dokładnie. No tam była różna populacja, mniejsza o to. No to no, ja bym tutaj absolutnie nie zaryzykował tezy, że mhm. mamy w po prostu predyspozycji do dodawania i odejmowania symbolicznego. No gdybyśmy mentalnie wrócili do slajdu, to oni bardzo fajnie zrobili to jest ważne w takich badaniach żeby kontrolować, żeby kontrolować zarówno przetwarzanie wielkości symbolicznych, czyli 2 plus 2 jest mhm. 4. Tak? I dwie kropki plus dwie kropki, ile jest kropek. Nie? Mhm. To jest bardzo ważne, no bo no, na pewno one nie są wrodzone do, do cyfr arabskich, nie? mhm. niezależnie w jakim zapisie. E, ale to jest jakiś tam, jeśli te same neurony reagują niezależnie od tego, czy to są dwie kropki, czy, e, czy to jest dwójka arabska, mhm. to jest bardzo mocny wynik, bo myśmy tego nie wiedzieli, nawet na, myśmy tego nie wiedzieli nawet na, dla całych struktur mózgowych. Mhm. czy, bo mówiąc krótko, ja, ja akurat w tego nie, nie wierzyłem, bo uważam, że to byłoby takie kombinowanie koń pod górę, bo prostsza droga byłaby jednak taka, że, że arytmetyka nie jest, nie arytmetyka, przepraszam, wiedza o liczbach niesymboliczna jest wrodzona i na tej jest podstawą do uczenia się symbolicznych. Mhm. ale spokojniej bym mógł być adwokatem diabła przytaczając szereg ważnych badań, które byłyby w spak tego, nie? Mhm. Byłoby, Bo one byłyby w mniejszości, jakby Widzielibyście Państwo, że trzeba by mi zapłacić pewnie za to, bo to byłoby takie na siłę wszystko i w ogóle, żartuję oczywiście. Żartuję z tym oczywiście, no byłoby to jakiś trening intelektualny, nie? Ale można by go zrobić, a to badanie dostarcza bardzo ładnego tutaj wzoru, że, że to nie są jakieś tam gęste połączenia, które się w toku doświadczenia wytworzyły, tylko że rzeczywiście Komórka jedna może przejąć funkcję czegoś w zupełnie innym zapisie, no bo wiecie Państwo, no, dwa arabskie to jest symbol, to jest, to jest konwencja, tego nie ma w świecie. Dwa, i, I co więcej, dwa w żaden sposób nie przypomina dwóch jabłek. Nie? I to jest jakby niesamowite, że, że mózgownica przetwarzając znaczenia no, przetwarzając znaczenia, może nadbudowywać jedno na drugie. to jest bardzo silny dowód, moim zdaniem, na, na korzyść hipotezy tego recyklingu. Mm -hmm. I ja nie znam się na tym wystarczająco. Jakby ani nie robiłem badań nad tym recyklingiem, ani nie, nie, nie rozmyślałem na tym jakoś bardzo. Natomiast jedna z osób, którą ja bardzo, bardzo cenię i myślę, że najlepszy polski badacz poznania matematycznego, czyli profesor Maciej Haman, mi mówił, ja mu zupełnie w to wierzę i jakby zgadzam się, podpisuję się rękami czy nogami, że że hipotezy takie recyklingu, one oczywiście są różne, to nie jest tylko ta jedna, ona się różni w szczegółach, bo jest to nie to. jest tylko takie gadanie, że o recykling, to są hmm. bardzo poważne modele komputerowe i bardzo hmm. poważne badania za tym idą. No, że to jest droga do wyjaśniania naszej wspaniałości i tego, że jakby potrafimy nauczyć się skomplikowanych rzeczy, no bez wikłania się w kłopotliwe interpretacyjne scenariusze pod tytułem ucieleśnione poznanie, hmm. rozszerzony umysł, mówiąc zupełnie wprost. To jest jakiś sposób y, obronienia. Porządnej y, 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 psychologii y, wyjaśniania przy pomocy porządnej, klasycznej psychologii eksperymentalnej i neuronauki poznawczej, y, bez filozofowania. Mm -hmm. Ja się z profesorem Hamanem tutaj zgadzam. Cieszę okay. właściwie, jak mówimy o tej hipotezie Dana, jeden wątek moglibyśmy poruszyć, mianowicie to jest tak, że u tych wszystkich ludzi, e, którzy byli badani, jakby ta matematyka siedzi w tym samym miejscu. Mm -hmm. W sensie to nie jest tak, że mm -hmm. jeden ma tutaj, inny ma tak. w, w innym płaksie. Teraz ktoś mógłby zapytać, no jak to się dzieje? Dlaczego? Co to podłoże, które tam yy, jest pod tym, ma wspólnego u wszystkich ludzi? No i z tego, co pamiętam, Dan mówi, że no, to jest tak, że mózg jest w ten sposób ustrukturyzowany, mhm. że są pewne obszary mózgu, które są wyspecjalizowane do określonych zadań, tylko to są zadania takie bardziej podstawowe. Bardziej elementarne, tak. Tak, czyli na przykład no, postrzeganie pewnego elementu kontinuum. Tak, tak? Dokładnie. I to w tego typu jakby strukturach, które są wrodzone, to tak. tam się zapisuje ta matematyka, której się uczymy. Czyli to jest oczywiście taka interakcja natury i tak, kultury. Tak. No tutaj, żeby to powiedzieć, żeby to zrozumieć dokładnie, co to od razu muszę powiedzieć w ramach antyreklamy, że, mhm. że tutaj czytając tę książkę Deana, tego państwo absolutnie nie zrozumiecie. Musicie sięgnąć do jego prac, bo on mhm. to pisze bardzo zdawkowo, bo to jest po prostu cholernie skomplikowane, nie? Tak. E, ale y, bardzo, ładnie można to, bardzo ładnie można to pokazać. Mhm. Y, OK, wróćmy znowu do świętego grala Poznania Matematycznego I, czyli zespołu Gersmana. Naprawdę to jest bardzo ważne, że, ci, że odkryto u tych pacjentów szereg objawów, które się łączą. Tak? że dyskalkulia jest OK, e, dyskalkulia jest jest dysgrafia, więc jest kłopot z jakimś przetwarzaniem też takim językowym, jest agnozja palców, a ucieleśnieniem. no ja jednak bym się skłaniał dalej, póki mnie nie przekonacie dowodami, to jednak na razie się skłaniam, że ucieleśnienie jest ważne do uczenia się abstrakcyjnego myślenia, później to już raczej nie wierzę, nie? Ale, ale póki co to na takim etapie jest, że coraz no, bar bardziej to, to rzucamy, więc liczenie o palcach jest strasznie ważne. No tutaj są bardzo też ciekawe ciekawe dowody, które byłyby za tym, mianowicie, że osoby, które mają lepszą gnozję palców, yy, takie dzieciaki są lepsze z matematyki i można przewidywać na podstawie gnozji palców, yy, jaka będzie matematyka, w, nie wiem, za rok nie? u danej mhm. osoby. Ale tam jest jeszcze jeden, czwarty objaw. Osoby z zespołem Engersmana mają zaburzenia lewa, prawa strona, a właśnie te struktury ciemieniowe miałyby być ważne nie tyle za myślenie kierunkowe, co za Rozmieszczanie rzeczy w kontinuach. Mhm. Nie? E, i, I teraz. E organizacja neuronalna, tutaj ja wierzę na... Były nawet takie ze sztucznej inteligencji modele, które, mhm. na których oni próbowali to pokazać, ale nie będę kłamał, to jest poza mój mózg trochę, e, a na pewno poza moją jakąś tam ekspertyzę, e, no są wyspecjalizowane właśnie do takich rzeczy. Więc absolutnie to nie jest tak, nie że jest. mózg jest zrobiony tak e, przez ewolucję, żebyśmy, żeby, e, żeby Einstein mógł wymyślić teorię względności, a Penrose coś tam innego, nie? To nie o to Chodzi. chodzi raczej o to, że jak mamy te wynalazki kulturowe, to one się muszą nadbudować w, jed, w pewnych miejscach, no bo one są nie tylko niesprzeczne z naszą neurobiologią, tylko to tam po prostu jest miejsce. Mm -hmm. nie? Taki, I to jest bardzo ciekawe. I to jest też, i to jest znowu taka rzecz, że taki wielki temat, tu by się profesor Haman też pewnie z tym zgodził, że jak mamy te takie wszystkie dyskusje też we współczesnej kognitywistyce, co jest ważniejsze, natura, mm -hmm, kultura, mm -hmm. no to ta teoria recyklingu neuronowego bardzo elegancka to może godzić mm -hmm. i to tak elegancko od strony metodologicznej, to znaczy można robić badania neuronaukowe, można badać pacjentów, można badać, można robić modele komputerowe, no to jest miejsce dla porządnej nauki, Takie, mm -hmm. taka kwestia. A jak już tak tego Dana chwalimy za tą koncepcję elektrycznego neuronów, to może dodajmy, że ona się też przyjawia w takich ciekawych zjawiska związanych z rywalizacją mhm. e, pewnych jakby zdolności psychologicznych o miejsce w mózgu. Mhm. Bo Dan pisze o tym, że matematycy i to pisze, oczywiście nie, nie powstrzymując się od pewnych żartów i złośliwości mhm. na temat natury matematyków mhm. i ich zdolności społecznych, pisze o tym, że u matematyków jest ograniczona obszar rozpoznawania twarzy, bo mhm. tam te liczby i te mhm. struktury matematyczne, one tam po prostu w mózgu, gdzie u Mhm. w populacji zwyczajnej, nie matematyków tam sięgdzi, powiedzmy, mhm. ta zdolność do rozpoznawania mhm. twarzy. U matematyków ona jest nadpisywana przez te wszystkie struktury matematyczne. No tak, jest, jest taki koncept. To jest ten zakręt Nie nie mhm. form gyrus, czyli tam no, obszar właśnie rozpoznawania twarzy. I on, tylko tutaj znowu jest tak, że w takiej klasycznej w takim klasycznym wyjaśnieniu, jak ktoś tak bardzo sympatyzuje, no lubi iść na skróty i mhm. widzieć tak, że ewolucja nas wyposażyła, że tu się boimy węża, to mamy to się tam ciało migdałowate pali, ludzie muszą wchodzić w kontakty społeczne, to mamy i się rozpoznawać, to mamy specjalne do twarzy, mhm. że po prostu wszystko jest takie wdrukowane. Mhm. Dean jest tu mądrzejszy, mamy. Pewne mamy struktury, które są. No bo zakręt życiowaty jest strukturą per, do percepcji, nie wzrokowej, to oczywiste. No i teraz tak, są takie struktury, które mają bardzo sztywne, mhm. bardzo sztywne, że tak powiem, zakres przetwarzania i są takie, które działają wedle jakiejś reguły. I ta reguła to jest przetwarzaj całościowo, przetwarzaj holistycznie dla zakrętów życionowatego. No i akurat twarz nam pasuje. Mhm. No a że mamy i że i teraz że napotykamy twarze od małego dziecka, no nie, od, od tego, jak się urodzimy, no ciągle, no jesteśmy otoczeni twarzami, lepiej, im więcej, tym lepiej, rzecz jasna, no to nie ma nic dziwnego, że ta struktura się bardzo szybko uczy. Że, żeby się wyspecjalizować w twarzach. Ale bez większego problemu można ją przemapować. To, to, to nie trzeba Deana, do tego stare badania, w których na przykład ludzi, ludzie, którzy są miłośnikami samochodów, postrzegają holistycznie i robią to zakrętem w życiu nowatym. Więc nawet nie trzeba być matematykiem i mówić, zresztą Deana jest sam z wykształcenia pierwszego tak, matematykiem, tak, no tak. więc nie trzeba takiej złośliwości, że matematycy to ludzi nie rozpoznają tylko liczby. Można też być fanem motoryzacji, który po prostu poświęci zakręt wrzecionowaty. Tak, do tej pory nie odwoływałem się do pytania od Państwa, ale właściwie w tej dyskusji już na część tych pytań, które się pojawiło, odpowiedziałeś. Więc może do tych już nie będę wracał. Ale mamy takie pytanie, ja wiem, że ty mówię, że ty nie chcesz tą filozofię wchodzić, tą filozofię o matematyce przez duże, małe M, ale użyłeś tego określenia, więc średnie. może... Tak, jeszcze średnio się pojawiło, może e, dodajmy, czy wyjaśnijmy, zaraz pytanie odczytam że no, nawiązywałeś, wyjaśniamy tym mhm. z Państwa, którzy może tak, nie, tak. Wiem, nie śledzą tak dokładnie naszej działalności, a zwłaszcza działalności naszego założyciela, mhm. profesora Hellera, no bo to jest jego metafora. No matematyki. Bardzo ładna. Przez, to. Tak, tak. A jakby ktoś z Państwa chciał więcej o niej posłuchać, to zresztą nakręciłeś filmik tak, o tak, tak. takiej kilkudziesięcznej... no tym średnim no. no, chodziło mi o to, że no, bo profesor Heller mówił o matematyce, że tak powiem, ziemskiej i matematyce no w programie Wszechświata, niech, tak, tak, niech tak, tak powiem, czy wręcz boskiej matematyce. Nie? No, nie unika tego zresztą. Tak, tak. Ja użyłem, tak się chwyciłem za język, powiedziałem średnie, no bo jednak jest różnica między 2 plus 2 jest 4 jakimiś tensorami i tak dalej. No, no właśnie, nie? Tak. Więc o to mi chodziło. No ale hmm. profesor Heller by to zaliczył tutaj do małej m, jeśli to hmm. człowiek robi, nie? Jasne. No ale no, mogę, co mogę powiedzieć? No te odkrycia są neutralne filozoficznie. Hmm. Są, a znaczy m, inaczej. Są, to nie, nie są neutralne filozoficznie. Aha. Są y, neutralne metafizycznie. Mhm. Nie są neutralne epistemologicznie. Okay. Y, tak, tego bym, tego bym bronił. Mhm. To znaczy, y, jeśli y, jakiś y, y, badacz, filozof y, będzie y, chciał bronić tezy, że. Y, y, matematyka istnieje poza człowiekiem, nie jest wytworem kulturowym ostatecznie, odzwierciedla tam strukturę wszechświata albo jest poza nią, nie? To te badania absolutnie nie są przeciw temu i te badania tego nie bronią. W żaden sposób. E, ale jeśli, ale teraz, ale ten Platonik, tak go nazwijmy, mhm. e, Penrose, profesor Heller, no wie, 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 co drugi matematyk e, pewnie, e, no będzie musiał, jeśli będzie chciał się zastanowić, jak to jednak jest realizowane przez człowieka, no to będzie musiał udzielić wiarygodnego scenariusza, jak człowiek dochodzi do tej matematyki, nie. E i gdyby, e, I gdyby, a tu no wiem z pierwszej ręki, że profesor Heller id, nie idzie tak prostą drogą, ale gdyby jakiś inny platonik chciał powiedzieć, że mamy jakiś szósty zmysł, który mm. nas wiedzie do tego świata matematyki. I to nie jest ten zmysł liczby, o którym Tak, mówiłeś, tak, 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 bo, bo właśnie takiego. to nie jest ten zmysł liczby tak. w cudzysłowie, to... No to, to, to powiedziałbym, no, że te, te badania jednak są kompletnie z tym mhm. niespójne, więc no epistemologicznie y, tu jest jakaś wizja dojścia mhm. do matematyki, taka naturalistyczna, mhm. więc to jest Jasne. tak. A jeszcze jedną taką rzecz bym chciał dopowiedzieć, taką y, funny trochę, że pojęcie zmysłu liczby jest number sens, właśnie, ale nie w mhm. sensie platońskim czy coś, tylko tego co mówią badacze, tam psychologowie, neurobiologowie, badacze dzieci, zwierząt i w ogóle. Mhm. Jest pojęciem, które, ja, które ma, bardzo ciekawą, ma bardzo ciekawy status, dlatego że ja bym powiedział, że jest to pojęcie popularno-naukowe, dlatego że nie jest ono ścisłe, bo bardzo różne intuicje się tam pod to podstawia. Mhm. Nie? E, Natomiast, no i różnie tam badacze, jak kogoś interesuje, to jest taki artykuł Bercza Making the Sense of the Number Sens, on tam wylicza bodajże 20 kilka znaczeń nie? w różnych pracach, cytując, nie? A to było kilka lat temu, to pewnie już jest pewnie z 50, nie? Ale co chcę powiedzieć? To, że to jest termin, nazwijmy to popularno-naukowy, absolutnie nie przeszkadza, żeby w topowych czasopismach naukowych z niego korzystać mhm. i żeby było jeszcze śmieszniej. No, to jak sobie weźmiemy klasyfikację zaburzeń psychicznych DSM5 i weźmiemy sobie taki rozdział pod tytułem Specyficzne zaburzenia uczenia się, słowo dyskalkulia się nie pojawia, w tym mhm. specyficznym no, jest zaburzenie takie matematyczne. No, ale ono tradycyjnie to jest dyskalkulia. Tak uprościmy to... to yy to jednym z objawów jest zaburzenie zmysłu liczby i Aha. tam się to number sense pojawia. Pojawię. No bardzo ciekaw jestem tych, ciekaw jestem co ci psychologowie, psychiatrzy, przepraszam, z American Psychiatric Association pod tym rozumieli. Mhm. No, czy, czy to znaczy, że, że no nie znaczy to bynajmniej, że trzeba zadania na number sense pod tytułem porównywanie kropek dawać mhm. dzieciakom. Nie? Yes. Ale to taka, taka ciekawostka. Tak, ja wyjaśnię jeszcze, państwo mieli okazję przeczytać ten to pytanie, które wyświetliłem. Wyjaśnię Ci jeszcze tylko, że no jeden z naszych widzów właśnie pytał ciebie, co ty sądzisz o tym, o, o tej matematyce. jak ona jest takim tylko narzędziem do poznawania świata, czy przejawem czegoś głębszego? Wiem, że powiedziałeś. Ja, istersz, jako, jako no. naukowiec, zostaję całkowicie agnostyczny hmm. w, tej, w tej kwestii. Mi hmm. jakby zu, zupełnie. E, prawdę, jeśli mam być tak zupełnie szczery, to ja się nad tym w ogóle nie zastanawiam. Hmm. Że że, 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 ale nie, nie widzę najmniejszego. Y, y, natomiast y, to też muszę okej, okay, to warto hmm. chyba powiedzieć. Jakby ktoś z Państwa sobie poczytał y, książkę wcześniejszą Deana, która się nazywa Number Sense, pokazywałem ją, to tam wyczyta, że Dean no tak jedzie ostro, to znaczy, że z tych prostych odkryć wynika, że nie istnieje żadna platońska matematyka. No moim zdaniem to jest nadinterpretacja, która jest zupełnie nie, niepotrzebna. Dean jakby absolutnie w to wierzyć nie musi, jakby bardzo mało neuronaukowców to wierzy, ale myślę, że nawet nie nie wierzy, tylko no, trochę ma taki stosunek tego jak ja, że nie zajmuje się mhm. tym po prostu, bo zajmuje się innymi rzeczami i nie rozmyśla na ten temat. Mhm. Natomiast podkreślam jeszcze raz, w warstwie metafizycznej, moim zdaniem, nie ma sprzeczności, że można być dalej Platonikiem. Natomiast Taki platonik musiałby mieć jakiś sprytny scenariusz przejścia między jedną rzeczywistością do innej. No i no takie pójście na skróty pod tytułem, jak Platon, że nie wiem, że mamy duszę, która jest pokrewna światu matematyki. No nie bardzo dzisiaj. Jasne. Yy, chciałbym ci jeszcze jedno pytanie zadać z chatu. Yy, pojawiło się takie pytanie o ludzi, którzy mają jakieś wyjątkowe zdolności mhm. do operowanie na dużych liczbach, mm -hmm. to wiesz, ci wszyscy Sawanki, no, tak, którzy... Tak, tak, tak. No jak u nich te mózgi działają? Czy to jest też tak, że te ich... Czy wiadomo w ogóle, czy były takie badania? Były, pewnie, że mm -hmm. były. No, jedne z pierwszych badań na... na, 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 na czy to trzeba rozróżnić, to mm -hmm. są też takie ważne, ważne rzeczy, że jedno to jest y te rozróżnienia mogą mieć różne skóry, mm -hmm. róż... no, ale jedno to jest geniusz matematyczny, jakiś Richard Feynman mm -hmm. po prostu, czy, czy nie wiem, Roger Penrose, tak. E, ich zostawmy na razie. E, powinniśmy rozróżnić e, sawantów, którzy mają jakieś e, no, bardzo ponadprzeciętne zdolności i powinniśmy rozróżnić ich od, no nie mają to wrodzone mm. po prostu, znaczy wrodzone albo w toku jakiegoś deficytu rozwijające się, jakiegoś zaburzenia choroby, no zależy. No, na przykład te słynne bliźniaki no, od no, Olivera no, no, Sharksie, no, no. tak? Które... No tylko to anegdotyczne, ale no, tak. No a jeszcze inna kwestia to są prodigious calculators, czyli mm. jak to powiedział, przetłumaczył nasz wspólny kolega Tomek na rachmistrze, bardzo mi się mm. to podoba, nikt na to w literaturze nie wpadł. E, no jeden z pierwszych badań tych dwóch grup zresztą robił mój współpracownik Klaus Wilmes i jakby mhm. on jako jeden z pierwszych badał w ogóle i savantów i kalkulatorów, nazwijmy to. E, I teraz jeśli chodzi o e, human calculators, no to tutaj sprawa jest prosta. Oni się wyuczają tego i to są kwestie treningowe czysto. Mhm no to jest zdolność do wyjmowania z pamięci długotrwałej na skróty do pamięci roboczej pewnych faktów, nie? Mhm. I najczęściej to nie wiąże się z żadnymi, no okej, okay, że, że taki Rudy Gergam, taki słynny był celebryta wręcz, no, że on potrafił tam z liczby piw powiedzieć, które dwusetne miejsca, natomiast on miał jakiś algorytm opracowany, mhm. jak to robić, nie? To jest jakiś, no to jest jakaś długotrwały trening w jednym zadaniu, mhm. nie? Bycie, ale co ciekawe, ten, u, tych y, kalkulatorów nie ma żadnego transferu dalekiego. To znaczy, no oni nie, oni nie są. Nie dostaną Medalu Abela, jak. Nie dostaną ani filca, ani nawet mogą nie rozwiązywać lepiej klasówki prostej. Nie? Mhm. Więc to jest tak. No, najciekawsi są w tym wszystkim sawanci. Mhm. Y I jakby tutaj badania no, były y prowadzone, które trochę ujawniły. I y no, na przykład y no co mogę wspomnieć. No takie okej. Okay. Jeden bardzo ciekawy moim zdaniem scenariusz, ale ja nie wiem na ile ten scenariusz nie jest anegdotyczny też. W sensie jest spójny, ale za mało żeby uwierzyć. No mianowicie pomysł jest taki, że mamy ten number sense. Number sense number sense działa dla niewielkich liczebności, nie wchodząc w szczegóły. No i teraz tak, jak pokażę 5 pomidorów, no to jeszcze jest szansa, że powiesz, o 5 pomidorów. Jak pokażę ci 3, no to powiesz na pewno o 3. Jak ci pokażę 9, to już zaczniesz liczyć, nie? Mhm. E, No a były tam właśnie z tych bliźniaków, od to liwiera że one tam, o 123 patyczki. Mhm. No i teraz e, był taki gość, profesor Snyder, z badania z przestrzaszkową stymulacją magnetyczną robił i próbował przetestować taką hipotezę, że jak się wyłączy ośrodki językowe, to wszyscy nabierzemy takiej zdolności. To, to zaczynamy tak? być sawantami. Hmm. No bo tam szło, to szło za Tam nie było jakiejś wielkiej hmm. teorii, ale była obserwacja, że sawanci mają kłopoty komunikacyjne, hmm. językowe. No i był taki pomysł, że być może język interferuje z tym. A to mi przypomina właściwie to, co Matusz Zewa tak. mówił o, o, o ewolucji tak. człowieka, tak, nie? Tak, że tak, tak, język tak, nam ktoś zabrał. No to idzie w tą stronę. Hmm. No tutaj to, to nam idzie w tą stronę. Okej, okay, bo to jest od razu tak. Mamy kilka typów pamięci. Yy, długotrwała, mówiliśmy, operacyjna, która działa przez krótki czas, no ale mamy też coś takiego jak pamięć sensoryczna, czyli ultrakrótka, że to nie jest tak, że ty nie widzisz tych 123 pałeczek czy mhm. 123 pomidorów, ale to jest twój ślad percepcyjny, ale mhm. za nim nie idzie pojęcie i za nim nie, nie idzie wyciągnięcie wiedzy. No i teraz być może język. Yy, i być, być może przetwarzanie językowe utrudnia przejście, to jest spekulacja, taka mhm. totalna po prostu, e, utrudnia zachowanie tych śladów pamięciowych w, jak, w jakiejś tam skondensowanej formie w pamięci roboczej. Mhm. E, no i na przykład zwerbalizowanie odpowiedzi. No i Snyderowi co wyszło? No, ja mu, no nie zrobił nigdy z Savanta tak e, w sensie, że ze zdrowej osoby, że będzie wiedzieć o 123 pałeczki. Natomiast e, e, w przybliżeniu Ludzie podawali no, lepsze przybliżenia dużych zbiorów niż to też jest związane z, jakby z protokołem badawczym, że tym TMS-em no, y, to się robi w bezpiecznych warunkach, to znaczy no, nie da się wyłączyć po, po pierwsze, pierwsza rzecz no, no, nikt nie będzie wyłączał całkiem, nie wiem, ośrodka broki, no, a po drugie, no, to też jest takie uproszczenie duże, że y, bardzo, że, y, że będziemy interferować tam z ośrodkiem broki. Czy kto wie, gdzie ten ośrodek broki językowy jest? Nie, nie, to, tak, się no. robi, to, się, okay. to się robi, to się robi, to, to, to się Aha. robi stereotaktycznymi metodami, nie? To, to pie, podstawa jakby robienia takich badań, to jest, akurat ośrodek broki jest niezwykle łatwo zobaczyć w skanie mózgu, bo ośrodek broki jest bardzo, e, ja na przykład wiem bardzo łatwo, że mam w prawej półkuli, a nie w lewej, e, bo, tak to ładnie widać na skanie, że to, tak, taki no piękny okay. krzaczek, że to jest jedna z rzeczy, które najłatwiej jest zobaczyć, nie? Ale e, i przed tniemenc się to robi, tylko że chodzi o to, że to, że e, osłabisz komuś działanie ośrodka broki, no to naiwnością dzisiaj byłoby powiedzieć, że o wyłączasz komuś system językowy mm. całkiem, to no, no, tak, też tak. Wiemy, że tak, to jest wszystko rozproszone tak, bardziej. Tak, nie? tak. to okay. właściwie do, do tego zmierzałem. Y, Okej. Okay. Y, chyba się nie pojawiają nowe pytania na krzakie, ale chciałbym się jeszcze, zanim się pożegnamy z Państwem, o jedną rzecz zapytać, mm -hmm. bo y, mówiłeś o tym, że bardzo długo mógłbyś mówić o, o badaniach na zwierzętach. Mm -hmm. No ty trochę sam takie badania no, prowadzisz. Coś tam byli, no. y, na owadach. No, no, tak. Chciałem cię zapytać, no jak z tymi owadami jeździć? Ich zdolnościami numerycznymi? Tak, tak. No są jakieś, no są, są mhm. jakieś, yy, są jakieś, no tutaj są piękne badania larsa Hitke, gdzie, yy, gdzie, rzeczywiście, gdzie rzeczywiście rozróżnienie liczebności istnieje na jakimś podstawowym poziomie, ale co jest chyba takie najbardziej spektakularne, że owady można łatwo nauczyć. nauczyć. Tak i to jest, yy, to jest bardzo, jakby to jest jakiś dla mnie, okej, okay. yy, Wnioskowanie, pomię... aż tak dalekie wnioskowanie międzygatunkowe jest strasznie problematyczne i jest wiele pułapek. To trzeba jasno powiedzieć. Natomiast to bardzo ładnie potwierdza tezę, że, że mózg jest niezwykle plastyczny mm -hmm. i może bardzo szybko posiąść jakąś, jakieś zdolności percepcyjne, nie? No, ale mm -hmm. też trzeba łatwo powiedzieć, że, że nie wiem, że pszczoły można nauczyć rozpoznawania twarzy ludzkich, mm -hmm. nie? Więc to są, więc to jest Okej, okay. my byśmy chcieli powiedzieć, że, że jeśli ktoś ma yy, yy, zmysł numeryczny to, i to jest bardzo ważne w tym, że chcemy wierzyć, we want to believe, jak, jak w archiwum Mix, że to nie są czysto percepcyjne zdolności, to znaczy, że, że widzimy jakieś kształty, tylko że za tym stoi reprezentacja abstrakcyjna liczebności. Tak? No, te badania na owadach, które no nie, no nie są międzymodalne. Zresztą tam to wszystko jest, to okablowanie neuronalne owadów jest skomplikowane. Tak. No, ja bym powiedział, że spokojnie są dowody, mówiąc krótko, są dowody na to, że są bardzo poważne dowody na to, że zmysł numeryczny sięga daleko, ale znowu sceptyk i ja tutaj bym nie musiał odgrywać drogiego adwokata diabła, mógłbym być bardzo tanim, mógłby powiedzieć, że no pewne zdolności ewoluowały wiele razy i to nie jest mhm. tak, że ten sam zmysł numeryczny będzie działał tak samo, tylko będzie implementowany w innych tam zwojach, nie? że u nas jest w płacie tam w płacie w medial-temporal loop, a u owadów będzie w ciele grzybkowatym, bo tak by się mhm. nazywał ten analog, nie? To jest takie, to, więc to jest to jest jakaś tam pułapka, jest jakaś tam pułapka, ale tak są dowody na to, że z liczbami takie dowody nie wprost, z szacowaniem wielkości. Okej, okay. co chcę, bo jest teraz taka jedna wielka dyskusja, mhm. w którą tu nie wchodziłem specjalnie i nie będę bardzo głęboko wchodził. Ja wiem, że dla czytelników z naszych słuchaczy, dla niektórych to się może wydawać turbotrywialne. Turbo trywialne, bo jeśli ktoś na przykład się zastanawia, ja tutaj absolutnie tego nie dyskredytuję, bo te dociekania są dla mnie strasznie ciekawe, inspirujące, to to, że jakby nie mam własnego zdania wielkiego do wygłaszania, nie znaczy, że mnie to nie fascynuje. No, czy matematyka istnieje w świecie, czy nie? No to pytanie, czy, czy mamy raczej zmysł liczby, czy raczej zmysł wielkości, może nie być ciekawe. Natomiast to jest pytanie niezwykle ważne. I teraz jest sporo głosów, która mówi, że tak naprawdę coś takiego jak liczebność sensu stricte, poza kulturą nie istnieje. Co, co przez to chcę powiedzieć, że poza liczebnościami wyrażonymi w zależnym od kultury kodzie językowym mówię dwa, albo napiszę cyfrę arabską 2, nie istnieje coś takiego. W przyrodzie. Mówiąc krótko, że ja nie mam, do, że nie mam poznawczego dostępu do dwóch pomidorów, że oto dwa, tylko przetwarzam holistycznie różne elementy związane z wielkością tego. Mhm. I teraz. Ja o tym wspomniałem trochę, ale się ugryzłem w język, że bardzo trudno jest stworzyć taki zbiór bodźców, mm -hmm. kropek, który, w którym byśmy wiedzieli, że o, to na pewno te osoby nie, czy dzieciaki, czy zwierzęta, czy osoby dorosłe na pewno przetwarzają tylko i wyłącznie niszczebność, a nie, bo tam jest jeszcze masa innych parametrów, mm -hmm. na, na tym polega jakby kłopot i zabawa w psychologii eksperymentalną, mm -hmm. że... E, że się patrzy nie tylko na odległość takie rzeczy, ale są pewne inne cechy, takie jak na przykład, że jakiś cień pada, że, że ludzie jakoś coś widzą, że są złudzenia, nie? Że, mhm. że to trzeba wszystko brać pod uwagę. I scep są sceptycy, którzy mówią, że nie da się stworzyć takiego zbioru kropek, że badacz po, w analizie statystycznej mógłby powiedzieć, że wpływ innych czynników został wyeliminowany mhm. i zostało to. Nie? E, więc są tacy, są tacy badacze, Jawiszej Henik, na przykład, i Józef Celkow. Na przykład tak twierdzą i coraz więcej badaczy, czytali Lejbowicz, takich badaczy jest jakby coraz więcej. I teraz gdybyśmy poszli w ten scenariusz, to on nam nie zmienia tak bardzo tego obrazu, który tutaj mówiliśmy, bo być może można by powiedzieć, że mamy zamiast zmysłu liczby, mamy zmysł wielkości i ten zmysł wielkości jest podstawą dla. Uczenia się symbolicznej matematyki. Natomiast no, to jest taka jakaś dyskusja, która mhm. się, się toczy, nie jest, nie jest rozstrzygnięta. No, ja bym pewnie trochę z tym sympatyzował, dlatego, że po co mielibyśmy mieć, po co mielibyśmy mieć odrębne systemy do, do liczb, do, do oceniania wysokości tonu, do oceniania wysokości człowieka i tak dalej. Więc mhm. to takie więc to są tego typu problemy, no i one są warte jakby dalszych badań, je się przeprowadza, no i one też pokazują trochę takie, uczą pokory, jak chodzi o eksperymenty i interpretacje tego wszystkiego, nie? Że, że trochę czasem brakuje czasu na zastanawianie się nad platonizmem, bo się człowiek zastanawia, jak tutaj te kropki zbudować. Nie? to jest takie... Ale jest to, jest to mhm. jakby ciągle jest to pytanie, no i na pszczołach jak to wygląda, co z tego wynika, nie do końca wiemy, oprócz tego, że wiemy, że pszczoły są strasznie mądre. Tak, o szkołach mieliśmy parę wykładów, więc jeżeli ktoś chciałby wrócić do akurat o zdolnościach percepcyjnych, chyba było mało, było więcej o zachowaniach, ale mhm. też są ciekawe, więc możemy odesłać do tych wykładów. Ogląda nas ciągle ponad 100 osób, więc chyba nie, nie zniechęciliśmy tą Niech. przedłużającą się dyskusją, więc już naprawdę na sam koniec. Chciałbym się poprosić o to, żebyś troszkę o tych waszych badaniach na owadach powiedział. Chce to się Pomyślej. za owady i wiem, że mógłbyś powiedzieć cały wykład na ten Oje, temat. nie no powiem krótko. No my, my chcemy, powiem co chcemy zrobić mhm. teraz. Chcemy sprawdzić czy, chcemy sprawdzić czy, yy, czy, chcemy sprawdzić czy właśnie efekty wiązania liczebności z przestrzenią są u owadów. I to jest bardzo ciekawe pytanie. Dlatego, że efekty wiązania liczebności z przestrzenią są dwie interpretacje, jeśli chodzi o badania na ludziach. Jedna jest kulturowa, że to jest związane np. z kierunkiem czytania, druga jest, że to jest związane z ucieleśnieniem, czyli są trzy. Jest trzecia, że to jest jakiś artefakt asymetrii mózgu. No bo tak to że ludzie są lewo i praworęczni no nie jest jakoś kontrowersyjne to że psychoty są lewo i prawołapne yy, w ogóle nie jest kontrowersyjne to że, to, że Flamingi są lewo i prawonożne dla Georgia Valor nie jest też kontrowersyjne, natomiast czy istnieje jakaś lateralizacja i specjalizacja u owadów, mhm. jest kontrowersyjne. I teraz co ciekawe, można spróbować wykorzystać te zadania numeryczne po to, żeby dociec jak daleko sięgają korzenie specjalizacji półkulowej. Jakiś taki, jakiś, taki, jakiś taki pomysł. Także to, co chcę powiedzieć, że te badania nad poznaniem numerycznym jakby nie są zawsze tylko punktem dojścia, ale mm -hmm. mogą być też jakby punktem wyjścia nie? Do, do, wielu różnych, do wielu różnych rzeczy. A to może Bachwal się jeszcze, z kim te badania prowadzić, bo to jest twój zespół współpracowników z Katowic, tak? Tak, ale to właśnie chcemy robić, mm. już jesteśmy dogadani z Georgiem Walortigarą, mm -hmm. czyli tym od flamingów, także, także tutaj, mm -hmm. no z badaniem, no z obadami coś się tam dzieje, jakiś tam covidowy przestój był, ale działamy. Tak. Jasne. Działamy. Dobra, Mateusz, no, to już jeszcze raz dziękuję Dziękuję Państwu bardzo, pozdrawiam Państwa najserdeczniej. No i za bardzo cierpliwe odpowiedzi na te Jej. wszystkie pytania, które którymi się ostrzelało. Ja Państwu dziękuję za cierpliwość, bo ja to bym tak gadał, nie? No, myślę, że będziesz. Zaraz bym się język o platonizmie rozwiązał. E, bym... E, o, po, nie no, tak jednak ostatnie słowo. Hmm. E, nie jest wcale tak, że jest jakaś wojna między psychologami a filozofami mhm. w tej sprawie. Chyba rok temu, w czasopiśmie Frontiers in Psychology, pojawiła się dyskusja właśnie dotycząca implikacji akurat ucierześnionego poznania matematycznego mhm. dla platonizmu, i jakby badacze szli bardzo podobnym torem tutaj jak ja, że mówili, że metafizycznie no można jakby wierzyć, że to. I w sensie, że mówiąc, wierzyć we wszystko, że czasem można. Nie? Natomiast że nie jest sensownym, a może nawet uczciwym odczytywać byłoby te dowody przeciw jakiejś takiej mhm. metafizycznej warstwie, ale, ale w warstwie poznawczej no to my mamy jednak jakieś tam roszczenia swoje. Nie? No. Czyli jak Państwo widzą, Mateusz jednak nie odszedł od swoich jakby nie było filozoficznych no, tak, poszukiwania. Tak, tak, tak. tak. Zaczynałeś, zanim Twoje neurony Ale tam było się... bardzo, bardzo ciekawe, było jeszcze w tym artykule, że z kolegami opaliliśmy ucieleśnienie. Tego nie wiedziałem, ale, ale się dowiedziałem. <grym> to było bardzo ciekawe. Tak. E, państwu również bardzo dziękujemy. E, tym, którzy oglądali nas na żywo, tym, którzy oglądają nas w przeszłości, również dziękujemy. Zapraszamy na kolejne wykłady. W przyszłości. Tak, w przyszłości za tydzień już zapraszamy na kolejny wykład. Na miejscu Mateusza będzie Michałek Sztajn, który będzie. opowie o mechanice kwantowej. Na moim miejscu będzie Tomek Miller, więc dwóch fizyków. <laughs> dwóch fizyków, tak. No ja się boję takich zapraszamy tematów. Zapraszamy więc... wytrwałych. Tak jest. Zapraszamy Państwa bardzo i dziękujemy za dzisiaj.